Dobrze, Wini. Dobrze. Super, przestraszył mnie. Super, ale gość. Dobre forehandy i zero świni. Tak gra Wini. No, wreszcie świnie. Proszę Państwa, 25 luty, zawody Winiego, amatorskie oczywiście, odbędą się gdzie? Gdzie? Fabryka Energii, Łukasińskiego 110. Tak jest, podajcie winiego.com, tam kupicie bilety, tak! Ja jestem, wiesz, nie dużych rozmiarów, więc ja po prostu automatycznie jestem mniejsza od wszystkich. To bardzo dobrze, ja na przykład potwornie takie coś cenię u dziewczyn. Że są niewielkich, kompaktowych rozmiarów. Tak, no słuchaj, ogólnie jeżeli w ogóle, nie wiem, uważam, że najseksowniejszym, a to nawet nie jest dobre słowo seksowniejszym, tylko najpiękniejszą częścią ciała kobiety uważam, że jest buzia. Mhm. Więc jak już buzia jest piękna, to właściwie już wszystko inne małe ma znaczenie, ale małe dziewczyny wydają mi się seksowniejsze i fajniejsze. I fajnie się z nimi śpi w łóżku. Bo... Nie zabierają miejsca. Nie, ale nie o to chodzi. Są takie, albo można je tak złapać jak takiego małego misia, albo można taki plecaczek sobie z nich zrobić. A jak są takie duże, to nie wiadomo do końca jak ten, jak się przytulić. No nie wiem, no ja wiesz, no muszę się zawsze do większej osoby przytulać, więc z reguły, no myślę, nie miałam partnera nigdy mniejszego od siebie, więc nie sprawdziłam nigdy tego, wiesz. A to ma znaczenie faktycznie dla kobiet, czy nie? A dla ciebie? Wzrost i wielkość? No. Nie. Bo czasami na przykład są tacy kolesie, którzy mają ten... jakiś kompleks, że są niżsi, mhm. Na przykład dobierają niższe partnerki, ja tak sobie mówię, ale co to za różnica? Ale czy... myślę, że to ze społeczeństwa wynika bardziej, wiesz, z tego, że idąc ulicą, no narażasz się gdzieś tam na wzrok ludzi, a mnóstwo osób jednak boi się bycia osądzanym z zewnątrz, nie? Takiej oceny płynącej gdzieś z ulicy od obcych ludzi, no, która tak naprawdę powinno się mieć ją w dupie najbardziej na świecie, no ale tak jesteśmy do tego przyzwyczajeni. I wydaje mi się, że to z tego wynika, no. Co ludzie powiedzą, no. Mi to nie przeszkadza, dopóki nie chcą przemawiać nożem albo kamieniami. No myślę, że za wzrost nie. Ale to jest takie, to się chyba od oceny ludzie boją, tak mi się wydaje. Mi akurat w tej kwestii nigdy się nad tym nie zastanawiałam, nigdy nie sprawdzałam też, czy facet jest niższy, czy wyższy. I nie miałam też, bo mam takie znajome, które mają wytyczne takie, że musi mieć powyżej iluś tam centymetrów wzrostu. Ja tego nie mam. Ale jest coś takiego, bo... jak czuję się bardziej zaopiekowany. Jak czasami mi się gdzieś zdarzyło obejrzeć jakieś... no co tam będę pierdolił, seksportale na przykład, mhm. To niektóre, i nie mówię o prostytutkach, tylko takie normalne. Ale jakieś randkowe, czy...? No nie, właśnie nie randkowe, nie, seks. Okay. O, okay, po prostu okay, takie okay. Nastawione topowo na seks. Mhm. Tam czasami są też kobiety takich obyczajów, ale rzadziej są też normalne dziewczyny, po prostu, które chcą się umówić. Mhm. I niektóre z nich czasami piszą, że ten, że... powyżej 180 cm musi być partner. Tak, to no. Ponoć tak jest. Ja znam parę takich dziewczyn, ja tego nie mam kompletnie, więc to nie ja. Jeszcze bardzo mi się podoba, jak one piszą takie coś, na przykład ciągnięcie za włosy i następne traktowanie z szacunkiem. To się nie wyklucza. Ja wiem o tym, ale to świetnie brzmi. I ten. I to jest czasami obok siebie. No bo to się nie wyklucza, ja wiem, ja rozumiem. Albo na przykład wyzwiska, ciągnięcie za włosy. I właśnie, czekaj, to nie jest traktowanie szacunkiem, tylko jakieś inne jest słowo na to. Zapomniałem, teraz wypadło mi z głowy, ale właśnie mniej więcej ono to samo. Z czułością. Nie, bo to nie jest traktowanie, tylko to jest jakieś jedno słowo, że... kurde, zapomniałem, no. Nieważne, ale które właśnie się do tego ten mniej więcej sprowadza. Okej. Proszę Państwa, dzisiaj mamy
specjalnego gościa. Właśnie, kurde, czy się odmienia gościa teraz? Bo to się zaczyna gościni, ale mi nie przeszkadza żadna z form. Możesz mówić gościa, możesz mówić gościni, wszystko jedno. Okej. Okay. Aleksandra Kasprzyk, znana jako Miszon. I blogerka, śpiewaczka, aktorka. No i tego ja nie robiłam. Niech będzie na razie tyle. Ale wiesz co, jedna rzecz do mnie dotarła i właściwie ja tego wcześniej nie wyłapałem, ale teraz przed spotkaniem gdzieś to wyszło, że ty grałaś w tej reklamie o panu Twardowskim. Allegro. I ty byłaś diabłem. Byłam diablicą, tak. Diablicą. To ja, Lucynka. No właśnie, ja tego nie załapałem wtedy. Wtedy myślałem, że fajny diabeł, no. I co, to było jakaś twoim zdaniem takie większe wydarzenie, całe kręcenie tego? Dla mnie to jest ogromne wydarzenie, nadal jest to ogromne wydarzenie. Na tamten moment, kiedy moja kariera internetowa ograniczała się gdzieś do blogowania, jeszcze wtedy nie miałam swojego kanału na YouTubie. Jak dziś byłam bardziej modelką alternatywną i prowadziłam właśnie bloga, który był tak w tych sferach takich alternatywnych dosyć popularny, to był taki krok milowy tak naprawdę. I on mi dał mi strasznie dużo wiary w siebie i takiej wiary w to, że ja mogę robić rzeczy, o których nigdy nie myślałam, że mogę robić w ogóle. No wiesz, wiara tych ludzi z zewnątrz, że zaangażowali laskę tak naprawdę znikąd. Już nie chcę powiedzieć z dupy, żeby nie było, że się na mężu tutaj zdrapuje po plecach jego. No więc, że taka laska znikąd, bez doświadczenia żadnego przed kamerą i nagle jest w takiej produkcji, bo to była w sumie produkcja. A ile dni zdjęciowych to było? To zależy, która część, bo był Twardowski pierwszy i był Twardowski drugi. Twardowski pierwszy trwał chyba 7 minut, jeśli się nie mylę, ten film, no coś koło tego. I to był jeden dzień zdjęciowy chyba? Naprawdę? Tak. Oczywiście dogrywaliśmy wszystkie te, wiesz, Jezu, jak się nazywają te, gdzie masz trackery. Nie wiem, ja nie znam specjalistycznego języka filmowego. Efekt by właśnie wyleciało mi z głowy, jak musisz trackerami się oznaczyć na efektach specjalnych. Te ruchy wszystkie, wiesz, które cię potem animują i możesz latać w kosmosie i robić w ogóle wszystkie te cuda ze sobą. To jest osobno oczywiście nagrywane. Muszą cię tam zeskanować i tak dalej. Natomiast sam dzień zdjęciowy był chyba jeden, tego pierwszego Twardowskiego. Natomiast drugi Twardowski, który trwa już około 20 minut, to było gdzieś 5 dni zdjęciowych. No plus oczywiście te wszystkie dodatkowe rzeczy w studio takie. A patrzyłaś teraz, ile to ma wyświetleń? Nie, już dawno nie patrzyłam. Bo ja to oglądałem w sumie dawno wtedy, kiedy to, no tam nie wiem, może nie że w pierwszy czy drugi dzień, ale jakoś tam na bieżąco, kiedy to było. A to widziałeś pierwszą i drugą część? Jestem przekonany, że tak. Ale niepewien, bo było to jakiś czas temu, a ja ci powiem, no na pamięć w ogóle nie jest moją mocną stroną. A ja to znam, A najgorzej jest z nazwiskami. Z nazwiskami, tak, ja też tego nigdy nie ogarnię. Wiesz co, nie będę kłamał, ale tak sobie na przykład siedzieć tak, Kasprzyk, żeby zaraz nie wziąć i nie powiedzieć. Mogłeś powiedzieć Dąbrowska, bo w sumie Dąbrowska, ale... ja mam dużo nazwisk. Okej, no ale generalnie ja mam z tym problem, a najgorsze jest to, że ja naprawdę potrafię kogoś śledzić, nie wiem, latami, że na przykład, szczególnie u aktorów, i oglądam filmy i tego, ja na przykład, albo w ogóle nie wiem, jak ta osoba się nazywa, nigdy Woody Harrelson, to ja się po 10-15 latach dowiedziałem, że tak ten gościu się nazywa. Ale już pamiętasz. Teraz tak, ale zawsze mówiłem, ten gościu, co grał Larry Flinta. I zawsze tak go nazywałem, a czasami mam takie też wtopy, że ja sobie wbiję do głowy, że ktoś się jakoś tak nazywa i mi się wydaje, ja cały czas przekręcam jego ksywę czy nazwisko, no nie? A potem się okazuje, że to jest jedna litera inna jakaś, no.
No, ja rozumiem z tym zapominaniem. Ostatnio miałam tak, że nie mogłam... Paul Thomas Anderson, który... Jego filmy, jedne z moich takich ulubionych filmów, a nie mogłam sobie przypomnieć nazwiska, rozmawiając ze znajomymi na imprezie, wiesz, nazwiska jednego z moich ulubionych reżyserów. I później chciałam jeszcze wytłumaczyć komuś nazwisko aktora, też takiego, którego bardzo lubię. To samo, w ogóle pustka w głowie, wiesz, Philip Seymour Hoffman, bo to chyba te podwójne nazwiska mi robią problem, w sensie tam, gdzie masz podwójne. Nie wszystkie robią, nieważne, czy to jest, czy to są polskie, czy angielskie, to w ogóle nie ma ten. A najgorsze jeszcze, czasami pamiętam, że, bo jest taki, wiesz co, prosty zabieg socjotechniczny, który na przykład bardzo często pan Korwin-Mikke stosuje, gdzie on po prostu coś tam, ktoś gada, on jakiś la, ktoś tam tego w XVII wieku już powiedział, że coś tam i nagle kurna ten rozmówca czuje się głupi, bo nie wie, kto to jest la, ktoś tam, kiedyś tam i coś tam. Pewnie połowa z tego jest zmyślona. Może być, albo po prostu nie jest, ale wiesz co, finalnie to w książkach od socjotechniki to jest jeden z motywów, jak na przykład pokierować rozmowę, że powołujesz się na coś tam i jeszcze nawet jak to jest starsze, to budzi większy szacunek. Na jakiś autorytet. Na jakiś autorytet albo jakiś coś, co brzmi jak autorytet, a nikt nawet nie wie, co to do cholery jasnej jest. Zagraniczne nazwiska robią wrażenie po prostu. Trzeba dodać filozof. Na przykład, no nie? I jeszcze jakiś wiek, czy coś takiego, tak. Więc ja kiedyś tak próbowałem jednego cholernego nazwiska się nauczyć od gościa, który stworzył tezę, a na pewno wielu przednim myślało o determinacji naszego świata, czyli że po prostu, jeżeli są prawa, to właściwie w tym momencie i moglibyśmy je wszystkie obliczyć, to oznacza, że nie decydujemy o naszym własnym losie. No i zawsze próbuję się nauczyć nazwiska tego i on ma właśnie la, coś tam, to jest jakiś Francuz. Nigdy nie mogę tego sobie przypomnieć, kurde. A to już z fizyką kwantową tak. Gdzieś tam jakieś... Nie, to nie jest. Nie? Fizyka kwantowa jakby... Ja myślałem, że fizyka kwantowa wyjaśnia to, że jednak mamy wolną wolę z powodu nieoczywistości zdarzeń w tej oto fizyce. Natomiast rozmawiałem z Andrzejem Draganem, fizykiem kwantowym polskim. Zresztą znam Andrzeja, to on powiedział, że nie, to gówno wyjaśnia i że wcale tak nie jest, to tylko znaczy, że rzeczy są losowe, ale wcale to nie wpływa na to, czy my mamy tą wolną wolę, czy nie. I jakoś chciałem wysnuć jakiś ten logiczny manewr zrobić, że może jednak tak, ale nie udało mi się i po prostu zostałem z... Zostałeś z rozkminą na resztę życia, po prostu, wiesz, kiedyś do tego dojdziesz. No tak, no ale to po prostu ciekawi mnie, czy my jesteśmy chodzącymi robotami, które na nic nie mają wpływu, czy mamy na coś. Bo właściwie, gdybyśmy na nic nie mieli wpływu, to teraz należałoby zrobić coś totalnie pojebanego. No tak, ale to jest chyba akcja-reakcja, nie? Zależy, na co się zdecydujesz. Zawsze masz ileś tam opcji do wyboru. No nie, ale właśnie chodzi o to, że jeżeli byłby determinizm prawdziwy, to nie masz żadnej tej do wyboru. No nic nie masz do wyboru. Ty nic nie wybierasz. Jesteś tylko robotem, któremu się wydaje, że coś wybiera. Okay. Nic nie wybiera. No to ja jednak jestem zdania, że coś wybierasz, bo możesz zawsze zdecydować, wiesz, zrobić zupełnie na odwrót. Ale no co, właśnie... to, czy to wtedy też jest, że to no, nie ty zdecydowałeś? Tak. Okay. No po prostu możesz jesteś... zwariować. Tak, wiem, no ale tak na to wpływa, no bo po prostu właśnie jedna sytuacja determinuje następną, no tak. Czyli coś 13,7 miliarda lat temu się wydarzyło i jeżeli bylibyśmy w stanie policzyć każdą jedną rzecz, która się stała z każdą cząstką, która wtedy tam wybuchła, nie wiem, czy to jedna, to już za duża rozkmina dla mnie, ale to doprowadziłoby to do tego, że po tym czasie ten właśnie, no nie wiem, jest do wyliczenia, że my teraz siedzimy w dwójkę, ja o tak macham ręką, no bo to logicznie powinno być do wyliczenia, no tylko duży komputer byłby potrzebny. Pewnie da się to wyliczyć, ale wydaje mi się, że nadal można podjąć jakąś
konkretną decyzję. Można też wizualizować sobie rzeczy z uszami, one się wtedy dzieją. To jest jeszcze inna sytuacja. To jest inna sytuacja, tak. Zupełnie. Jest powiedzmy siła wizualizacji bardzo mocnej. Tak, tylko pytanie, czy jest to coś takiego naprawdę nieprawdopodobnie magicznego, jakby się chciało, żeby było, czy tylko i wyłącznie jest to coś, co ułatwia pewne sprawy. No, taka najprostsza rzecz, jak ludzie się biją na przykład, no to oczywiście jest tam jakiś taki poziom, gdzie naprawdę jak ktoś się dobrze bije i przyjdzie ktoś tam, kto się gorzej bije, to wiadomo, że ten co lepiej to wygra. Ale są takie sytuacje, że jak gościu jest taki pewien tak na 100% siebie, tak chamsko, to potrafi tą psychiką tak złamać ludzi, że oni nagle zaczynają powątpiewać swoje umiejętności i nagle, Jezus Maria, kurde, dobra, okej, pies też jest mały, a jak mi się rzuci do gardła, to mnie zabije, może ta mały gościu mnie napierdoli. Nie, no wiesz, pewność siebie i tak charyzma, no to jest 90% sukcesu bardzo często, nie? W takich sytuacjach sportowych, czy w sytuacjach stresowych, kiedy ktoś cię atakuje, no to kiedy ty jesteś w tej już poddańczej takiej roli, no to wysyłasz jasny sygnał, jakby całe twoje ciało wysyła sygnał. No tak. Nawet zapach twojego ciała się zmienia i ta druga strona to wyczuwa gdzieś podświadomie. No my jesteśmy zbudowani w taki, a nie inny sposób. Więc wiesz, no wysyłasz jasny sygnał, że ty jesteś przegrany, nie? No właśnie. Wtedy ciężko wygrać. Myślę, że na pewno. Chyba, że masz jakąś podporną. Zaatakuje. Chyba, że druga strona jest wielkości pająka, wtedy dalej ta osoba, która jest większej, wysyła jasny sygnał, że się go boi, to ma przewagę, bo może go zdeptać. Tylko tyle, o ile ruszy się, wiesz, nie będzie skamieniały ze strachu ten ktoś. Mój jeden kolega mówi takie coś a propos pająków, mówi tak, że Afryka cała nas dojedzie, rozpieprzy nas tam. My jesteśmy zgnuśniali i już się tutaj okopaliśmy w naszych tych bazach i my jesteśmy do rozjebania. Tam w Afryce pająki są tak szybkie, że go nie rozdepczesz. U nas taki dureń stoi i czeka, aż go rozpierdolisz. Czeka i tamten jak tylko zobaczy, że coś nie tak, tak spierdala, nie ma szans go rozwalić nogą. Różni się pająk z Afryki? No tak, ale szybkością swoją przede wszystkim. Nie wiem, nie mam doświadczenia, ja w ogóle unikam pająków. Ja też nie. Nie mam jakiejś fobii, ale unikam, więc... Bardzo słusznie. Z daleka. Są trujące i są najbardziej, moim zdaniem, krwiożerczymi tymi zwierzętami na świecie. Ja się zawsze cieszę, że pająki nie są większe. A masz jakieś fobie? Właśnie, wiesz, jakieś pająki, latanie, nie wiem. Wymieniam takie najpopularniejsze. Może masz coś takiego super oryginalnego? Pająków nie lubię, ale nie, że jakoś tam ten... Bo znam takich ludzi, co wiesz co, no nawet nie są w stanie rozdeptać. No, nawet są wręcz skamieniali na widok tego. Tak, mam, no ja nie latam w ogóle. Ale w ogóle? Słuchaj, ostatni raz, nie wiem czy to było 2 czy ile lat temu, przepiękna dziewczyna namówiła mnie na to, żebym poleciał i była to kretyńska decyzja i nic z tego dobrego nie wynikło i wcale trzeba było się jej nie uginać. Przedziem, trzeba było jej powiedzieć, słuchaj, lecę sama i gówno mnie to obchodzi. Tak mi mówi mój mąż za każdym razem, kiedy mówi, żeby ze mną wsiadł w samolot, on też nie lata. A widzisz, czyli jest mądry, był dużo mądrzejszy ode mnie. Tak, albo ja jestem niewystarczająco piękna po prostu. Nie. I on się nie daje namawiać. Nie, on jest mądrzejszy po prostu i on właśnie, ja powinienem nawet dla niej to zrobić, żeby nie polecieć. Okej, czyli to nie był dobry wyjazd. Nie, to był fatalny wyjazd pod każdym względem. Pierwsze to było to, że no, musiała zobaczyć, jak ja na, po prostu już lotnisku rozpierdalam się na atomy. I nie wiem, co ze sobą zrobić. Ale nie bierzesz jakiegoś uspokajacza? Czy nic mnie nie uspokaja. Znaczy nie wiem, słuchaj, nie brałem nie jakichś Xanaxów. Próbowałem wypić litr wódki kiedyś, ale nie pomogło. To działa odwrotnie.
No nie wiem, normalnie na większość fobii działa świetnie. Wydaje mi się, że jestem najlepszy w tym momencie. Okay. Potem dochodzę do wniosku, że zupełnie inaczej było, ale... Nie, alkohol w samolocie u wielu ludzi jeszcze, wiesz, wzmacnia ten strach, plus ciśnienie działa w taki sposób, że nawet przy mniejszej ilości alkoholu potrafisz się dużo mocniej upić i inaczej trochę działa na twój organizm alkohol. Więc no, wiesz, nie wiem jak na ciebie, ale po prostu wiem, że u różnych ludzi różne daje efekty i nie zawsze takie, jakich się mogą spodziewać. A te wszystkie właśnie uspokajacze, jakieś ksanaksy i tym podobne, te, które ci wytrącają, wiesz, ten współczynnik strachu, no to nagle po prostu się nie boisz. No. Okay. Ja się też boję potwornie latać, ale wiesz, no, biorę po prostu pigułkę i lecę. No. Ja nie mogę pojąć, jak to w ogóle może się tak kupa żelazwa utrzymywać w... Ja wolę o tym nie myśleć. Jest dla mnie nie do pojęcia. A jak byłem dzieckiem, to leciałem ze 2 lata ze samolotem i nie miałem w ogóle z tym jakiegoś żadnego problemu, przynajmniej nie pamiętam. Mhm. Nagle mi się zrobiło jak do Hiszpanii. Miałem polecieć i leciałem, a taki koleś mi tak patrzył, mówił, o, to jest model samolotu sprzed tam 30 iluś czy 40 lat. Ja, co? Brakuje mu śrub. I ja patrzę tak, kurde, na ten, na te, na zewnątrz, tam wszystko tak faluje w tym samolocie. Mówię, jak to leci w ogóle? No, coś strasznego. A potem ugruntowałem, tak jak do Chin leciałem, to już myślałem, że oszaleję po prostu. To już jest długa podróż. No, to jest coś strasznego. Ale najgorsze, że każde 5 minut trwało godzinę, więc mi się wydawało, że ja nie wiem, w ogóle gdzieś jakbym jakąś ayahuaskę wziął i by się wydłużył czas potwornie. To jest świetny pomysł w ogóle wziąć ayahuaskę i wsiąść z samolotu. I zostajesz tam na zawsze po prostu. Tak. Nigdy nie wysiądziesz. No faktycznie, to mogłaby być gruba jazda. No. Cholera, no. Coś strasznego. No i co? I śpiewanie to jest następny temat. Czy ty... ty grałaś 7 lat chyba, czy... Ja grałam znacznie dłużej, bo ja od dzieciaka właściwie... Grałam, śpiewałam gdzieś w szkole podstawowej pierwsze zespoły, miałam takie poważniejsze, nazwijmy to. W liceum już grałam z zespołem, z którym nagrywałam płyty, a później kończąc liceum poznałam tutaj chłopaków takich z Warszawy, dlatego też się do Warszawy przeprowadziłam i zaczęłam grać z nimi. To był zespół Mother Night, graliśmy taką ciężką, rock metal, wiesz, z pogranicza. Gotik trochę? Nie. Bardziej taki industrial, wiesz, takie... Okay. Ministry? Nie umiałabym ci czego. Wiesz co, nie umiem ci w ogóle jakiegoś zespołu... No i bardzo dobrze, graliście swoją muzę. Bardzo to było nasze, no. Okay. Na to się składało też to, że jakby muzycy, którzy grali w tym zespole, bardzo innymi rzeczami się inspirowali, bardzo różnymi rzeczami. W sensie słuchaliśmy wspólnej muzyki, ale jednak takie nasze korzenie były zupełnie w innych kategoriach muzycznych, więc to miało duży wpływ na to, jak ta muzyka na koniec wybrzmiewała. I wydaliśmy płytę przez Locomotive, to jest taka wytwórnia ze Stanów Zjednoczonych. No. Tylko, że wiesz, no, myśmy się tym bardzo zachwycili, dostaliśmy tam jakiś hajs, w ogóle zrobiliśmy fajny klip. Mhm. Natomiast nie dostaliśmy, wiesz, jakby promocji z ich strony żadnej. Mhm. Coś daje nam hajs, wypuścili nas pod swoim szyldem. Też podpisaliśmy tak straszne umowy, że ja na ten moment na przykład nie mogę swojej własnej piosenki gdzieś do filmu na YouTubie wrzucić, bo ja nie mam praw w ogóle żadnych. Już nigdy. To wiesz, no podpisałeś się takie umowy. No, kto, naprawdę? Tak, no kto wtedy myślał w ogóle o jakimś YouTubie? To było milion lat temu, nie? Oni myśleli, to prawda, oni myśleli. Także ja się tak przejechałam raz, że wrzuciłam do jakiegoś filmu mój kawałek i nagle dostałam strajka, ostrzeżenie, że wiesz, korzystam nie ze swojego utworu muzycznego, więc to nie jest taki temat, który da się jednak, nie wiem, tam zażegnać może? Nie wiem, słuchaj, nie próbowałam, może się da jakoś odezwać do tej wytwórni i zapytać, wyżebrać o te prawa do chociaż wrzucania swoich kawałków. Ja tak im powiem, ja nawet nie chciałabym z tego korzyści żadnych czerpać, tylko wiesz, móc... A czemu nie chciała? Twoje kawałki, kurde. Nie wiem, czy ktoś tego chce słuchać, nie? No słuchaj, nigdy nie wiesz, co się może wydarzyć, tak? No, tego nie wiem, no. I trochę zawiesiłam, kurczę, to śpiewanie, a tak myślałam, że... W sensie byłam przekonana całe swoje życie, że, to, że,
że to będzie moja droga. No. Mhm. I zawiesiłam to na kołku jakoś tak. I nadal. Co, nie brakuje ci tego? Są takie momenty, że brakuje mi tego bardzo mocno, ale mam jakiś taki ogromny wewnętrzny strach, jakąś taką barierę, blokadę, której nie potrafię w ogóle określić, nazwać, przed wydobyciem z siebie głosu. Nazywa się to wstyd. Ale ja tego nie miałam kiedyś w ogóle. No tak, a ja też się nie bałem latać samolotami. Wstyd? Nie wiem, bo ja się tak, kurczę, czy ja jestem wstydliwa? Ale to nie musisz być ogólnie wstydliwa, że tego na się przykład... Tak, no. No. Ja widzę na przykład, jak ludzie właśnie się boją różnych rzeczy w różny sposób. I na przykład ludzie, którzy uchodzą za na przykład, nie wiem, odważnych, nie wiem, bić się na przykład potrafią i nie mają problemu i w ogóle, to na przykład, nie wiem, boją się na przykład strasznie kamery. I tutaj włączysz i nagle... No tak, ale jednak kamera ze śpiewem ma trochę wspólnego, nie? To jest dużo. Gdzieś, no właśnie, ja przed kamerą nie mam problemu. No nie mam problemu żadnego. A ze śpiewaniem coś mi takiego, wiesz, ja tego nigdy nie miałam. Ja zawsze wychodziłam na scenę i czułam się jak u siebie w domu. I wiesz co, jakby się nad tym zastanowić, to myślę, że ja przez lata śpiewania, kiedy śpiewałam, zawsze kiedy wychodziłam na scenę i śpiewałam, to spotkałam się z takim bardzo dobrym przyjęciem, z bardzo dobrymi recenzjami. Bardzo chwalono mój głos i sposób, w jaki ja śpiewam i w ogóle to, że ja nie uczyłam się nigdy śpiewu, a tak śpiewam. I ja się chyba boję teraz tego, że ja wyjdę po tym czasie długim, będę śpiewała, ja nie będę miała oczywiście, bo to jest oczywiste, że ja nie będę miała śpiewać tak jak wtedy, bo muszę do tego wrócić, muszę ćwiczyć i że spotkam się z tą negatywną opinią. Chyba się tego boję. No, no właśnie. Bo tak, byłam w czymś dobra, kiedyś ja już nie jestem. No i to jest dla mnie oczywiste, ale jest takie coś, no właśnie, że ktoś coś robił i odstawił to na ileś lat, i potem wcale nie zawsze tak jest łatwo wrócić do tego, no. Więc mi się wydaje, że w wielu przypadkach coś takiego może być. Poza tym to jest też coś takiego, co jest tu i teraz. Jak masz śpiewać, to śpiewasz. Jak na przykład miałabyś, nie wiem, malowałabyś obrazy, tak? I nagle po jakimś czasie długo tego nie robiłaś i wracasz. No to wiesz, że ty ten obraz teraz malujesz dla siebie. Dobra, tam ktoś zajrzy, co ty tam tego, ale ty to pieszczasz, może to wyjdzie, może nie. A to teraz jest albo fajnie, albo jest do dupy. Koniec, dziękuję, do widzenia. No, ze śpiewaniem na pewno tak jest. Na pewno tak jest, no. Ale ja mówię, ja się boję wydobyć z siebie głosu teraz, no. Uciekam, wiesz, przed takimi sytuacjami. Jak gdzieś ze znajomymi, mam znajomych, którzy gdzieś tam w tą muzyką się zajmują i czasem gdzieś wyjeżdżaliśmy, to zabierali sobie jakiś sprzęt, grali na czymś, ja nie umiem z siebie dźwięku wydobyć, no. Maćkowi się dogrywałam tam gdzieś do jego rzeczy, czy na kanale nagrywał coś, wiesz, tak bardziej dla beki, czy na płytę jakieś mu tam robiłam takie podwokale, czy refren jakiś, ale no nie, nawet nie lubię tego słuchać specjalnie, wiesz, w tym momencie, no. Stare swoje piosenki, nie mam problemu z ich słuchaniem, tych nowych rzeczy takich swoich nie wiem. Jest taki fajny kanał, nazywa się amerykański, How to Rap, jak rapować. Aha. I gościu różne tematy podejmuje wokół tego, jak rapować, ale wbrew pozorom okazuje się, że tych tematów poznajdywał bardzo dużo. Jeden z nich jest taki, co zrobić, jak się kiedyś rapowało i się to rzuciło i się ma do tego wrócić. Jakby wydaje mi się, że jest to bardzo podobna sytuacja, no, czy to rapuje ktoś, czy śpiewa. I fajnie ten temat podjął ten koleś i nie pamiętam, jaka była odpowiedź akurat na tą sytuację, natomiast na przykład jak on mówił o samym początku, to on mówił jedną z rad, mówił: jak najwięcej rapuj swoim kolegom. Tak będą się śmiali, tak będzie chujowo, tak będziesz się ten, ale ty musisz wyrobić coś takiego, że ty pierdolisz to, ty po prostu rapujesz, bo na końcu, jeżeli o tym myślisz w jakikolwiek sposób poważnie,
no to cholera jasna, będziesz musiał to robić dla innych, więc nie może być pierdolenia, że ten, że ty tego nie zrobisz, mhm. albo że... Wiesz, u nas w Polsce to akurat jest takie coś, myślę, że to jest bardzo polskie, że ludzie... Ja myślałem, że tu się da zawrócić, nie, tylko nie da. Las? Tak. Nie wiem, co tu. Że ludzie na przykład do mnie podchodzą albo do jakichś tam znanych raperów i ja wyślę piosenkę czy coś. Ja zawsze mówię, dobra, tej mam czas, zarapuj, nie? I duża część z tych, teraz jest lepiej, teraz dużo częściej rapują, ale kiedyś to w ogóle nie było mowy, żeby oni zarapowali. Ja im zawsze mówię, ty no stary, to po chuj ty jakąś piosenkę nagrywasz, jak ty jeszcze nawet nie chcesz zarapować jakiegoś prostego tekstu. Kurwa, z tobą. No, rozumiem to, natomiast widzisz, ja kiedyś miałam tak, że dla mnie to było naturalne, że ja wychodzę na scenę i no i się nie wstydzę, nie? No wiesz, no wręcz się tym karmię, że mam tych ludzi pod sceną, im więcej, tym lepiej i tym, no tym ja mam, wiesz, tym rośnie, no to coś, co cię wypełnia, jakby ta energia tych ludzi, więc tak miałam, a teraz na przykład, chyba wczoraj pytałam Maćka, bo dostał informację a propos swojego koncertu w Sławie na festiwalu, teraz, który będzie w tym roku, że gra na main stage w piątek. Ja mówię, Jezu, a ty się nie boisz? Na głównej scenie. Ale gdzie? Na jak... W Sławie, na festiwalu tym, na Rap Stacji. Aha, nie znam takiego festiwalu, ale... Idę, rewelacyjny festiwal. Nie znam wielu festiwali i nie wiem. Ale to jest chyba nowy, w sensie tak? Ja chcę czegoś teraz, wiesz co, pierdzielnąć, ale na pewno w Sławie, bo Rap Stacja mogła być wcześniej w innym miejscu, ja tam nie byłam i w Sławie chyba ona była po raz pierwszy. Okay. Jeśli coś mówi źle, to możecie mnie tam zweryfikować w komentarzach, ale tak mi się wydaje. I byliśmy w zeszłym roku w czerwcu, to był jeden z lepszych festiwali w ogóle, na których ja byłam w Polsce. Okej. Okay. Zajebisty festiwal, naprawdę świetnie zorganizowany, bardzo dobra scena, bo była główna scena i był old school, więc miałeś właściwie wszystkich, wiesz, prawie cała scena rapu i tego nowego i tego, wiesz, old schoolu. No i sam festiwal w fajnym miejscu nad jeziorem, wiesz, super miejscówka w takim małym miasteczku, trochę PRL-em tak zajeżdżało, bardzo fajny klimat, strasznie mi się podobało. No więc pytam się go, czy się nie stresuje, no bo tam jest gigantyczna scena w ogóle, zajebiście jest to zorganizowane, naprawdę duża scena. No i wiesz, on tak patrzy na mnie, jakbym ja była jakaś, wiesz, pierdzielnięta, mówię, nie wiem, czego się mam bać, nie? Czemu się mam wstydzić, wiesz? Dociera jestem do mnie, no tak. Zajebisty. No tak. No czego, no? Co to za pytanie w ogóle z mojej strony? Ale niektórzy artyści mówią, że ten, że mają jakąś lekką tremę, nawet jak w ogóle grają regularnie. No słuchaj, Jim Morrison musiał zacząć ćpać, żeby stać na scenie. Zresztą on bardzo długo stał tyłem do publiczności, bo się ich wstydził do tego stopnia, że śpiewał tyłem do publiki. A Elton John też bez koksu na scenę nie wyszedł, stąd jego uzależnienie w dużym stopniu, bo to mu dawało bardzo duży boost pewności siebie, nie? A teraz ten. A to dziwne, bo nie wiem, mnie kokaina spinała w wielu przypadkach. No to różnie działa, nie? Musiałem ją wymieszać z alkoholem wtedy. Żeby cię rozluźniło. Tak, okay. Natomiast... No, myślę, że on też nie stronił od alkoholu przy tym wszystkim. Ja na szczęście już ten epizod pożegnałem, ale... A czy w sumie nie na szczęście, szkoda, że nie jestem niezniszczalny i nie mogę po prostu cały czas brać kokainy. Wolałbym taką wersję. Jakby tak było, to myślę, że byłoby to legalne i w ogóle nie miałby z tym problemu. No właśnie, no tak powinno być. No, nie, znaczy w ogóle, bardzo niesprawiedliwe. Ja w ogóle uważam, że powinny być zalegalizowane narkotyki. I tylko, że to powinno być jakoś, wiesz, na receptę, powiedzmy, i że jesteś w rejestrze po prostu, jeżeli to kupujesz i robisz to trochę na własną, i robisz to trochę na własną odpowiedzialność, wiesz, że to może ci przepisać lekarz w momencie, jak masz zrobiony tam szereg badań i wychodzi na to, że jesteś, nie wiem, zdrowy i masz tyle na tyle przeznaczone i robisz to na własną odpowiedzialność, że na przykład musisz się liczyć z tym, że potem cię do jakiejś pracy nie przyjmą, nie? Bo jesteś w rejestrze, że decydowałeś się na wykup
takich i takich środków. Kurde, ile państwo by miało hajsu w ogóle z tego? Niby tak, ale wiesz co, ja ci powiem, że kiedyś mi takie radykalne te pomysły łatwiej przychodziły, a teraz nie jestem pewien. No dobra, tam marihuana, kurde, ale czy tak naprawdę w żabce, żeby była? Nie, czy... właśnie na receptę, totalnie na receptę. No jest teraz na receptę. No ale tak, nie? Jest na receptę, że niby receptę jest łatwo dostać, a łatwo tego nigdzie nie ma, tej marihuany. Jest. To mi bardzo dużo znajomych mówiło. W Szczecinie bodajże są we 3 apteki. Tak? Tak. To u mnie znajomi, którzy mają, wiesz, nowotwory na przykład w rodzinie i próbowali wziąć dla swoich bliskich, w sensie namawiali bliskich, żeby załatwili sobie recepty takie, to widzisz, że receptę dostać zero problemu, natomiast potem z tą marihuaną już jest problem. W Warszawie Szczecinie normalnie, w Szczecinie normalnie była. Okej, nie wiem jak to teraz wygląda, bo się średnio interesowałam tematem, jakby wiesz, no. Mój kolega jakoś miał receptę i przyjechał do mnie gdzieś tam z końca Polski i kupił sobie normalnie w Szczecinie. Okay. Ja to wiem od niego, że... To może, wiesz, może w Warszawie był problem faktycznie z tym, no. Ale patrz, wiesz, dzieciaki, czy w ogóle dzieciaki, dorośli, kupują marihuanę gdzieś z jakichś tam źródeł nielegalnych i kupują ten susz, który jest suszony w takich warunkach, że masz tam pełno pleśni, grzybów, jakichś w ogóle syfu niewiadomego pochodzenia. Do tego jest to doprawiane, Bóg wie czym w ogóle, wiesz, no. Możesz tam mieć absolutnie wszystko w środku, nie? No, ale wiesz, sam fakt tej pleśni, która jest na bank, bo to jest na bank składowany w jakichś takich warunkach, no umówmy się, że nie najbardziej higienicznych, tylko takich, żeby nie zostać nakrytym, nie? Na tym. No zależy, palisz, czy, szybko, czy szybko to ten, ktoś chce no, skosić, czy nie, bo to jest kwestia suszenia, no nie? No, no ale wydaje mi się, że w wielu przypadkach to jednak każda zawiera rzecz, bardzo rzecz, która dużo... nie jest sprawdzana, jest no. Ten, no nie wiem, no o, taka, a dla mnie to jest absolutnie rzecz, która powinna być legalna i w ogóle nie ma dyskusji, to jest prostytucja. Tak, też powinno być zalegalizowane i powinni za to, powinny być podatki, powinny mieć, wiesz, i dziewczyny, i chłopaki, którzy się sex workingiem w ogóle zajmują jakimkolwiek, powinni mieć jakieś ubezpieczenie i jakąś i ochronę badania. Nad sobą i badania, wszystko jakby. No. A myślę, tutaj... że to wiele problemów by gdzieś załatwiło, bo to tak czy siak będzie, no bo to jest potrzebne. No to na pewno będzie, zawsze było i będzie. Natomiast pamiętam takie coś, jak mój kolega był w takim tym ośrodku w Berlinie, takim spa erotycznym, nazwijmy to. Spa erotyczne? Tak sobie to wymyśliłem teraz, okay, tą nazwę, okay. Żeby po prostu nie być ładne w burdelu. Bardzo ładna nazwa, spa erotyczne. I on był w tym spa erotycznym i gdzieś tam, ja nie wiem, czy on się skaczył w palec czy coś, jakoś miał fazę, że gdzieś on miał jakąś rankę, a może na penisie miał tą rankę, już nie pamiętam. I dostał jakiejś strasznej przebity, czy on się nie zaraził, czy Bóg wie, co się nie stało i w ogóle. I zadzwonił sobie tam taką infolinię od takich spraw. I oni pierwszą rzeczą, jaką zapytali go, to mówią: dobra, gdzie pan miał ten cały stosunek? No nie, on, no w Artemisie w Berlinie, no nie. Oni, w Artemisie, to jest największy i najlepiej sprawdzany lokal w całej Europie. Okay. Tam raczej nic się panu nie przydarzyło. To już od razu panu mówimy, że jest spokój. Tam naprawdę przestrzegają higieny, wszystkiego. No. Czyli oni mają takie informacje, tak? Że wiedzą, który klub, czy który... Znaczy pierwsze, że jest prostytucja legalna w Niemczech. Mhm. To jest pierwsza rzecz. Więc to jest w ogóle jakoś tam sprawdzane i tak dalej. A druga rzecz, że ten kolejny, konkretny lokal uchodził za miejsce powszechnie znane i za takie, w którym no, takie rzeczy się dba i widocznie nie było też z tego miejsca jakieś specjalnie, nie zdarzają się zakażenia ani nic, no, jakoś to sęk jest, że monitorują to w ogóle, nie? No to super, no. Przepraszam cię, ja wytrę sobie nos, ja mam alergię, żebyś się słuchaj, nie martwił. Ja, jeżeli widziałeś jakieś moje rozmowy, to potrafiłem przez pół rozmowy smarkać, mam to samo, więc... Okej, okay, jesteś alergikiem, tak? Tak, ja jestem. Ja koszmarnie. A na konkrety jakieś, czy nawet nie wiesz na co? Tak, najbardziej na siebie samego, co jest z jednej strony żartem, a z drugiej strony jest naprawdę prawdą.
już jakieś autoimmunologiczne zachowania. Wiesz co, mam tak, na przykład takie, że mam refluks rozwalony i gdzieś tam jakiś, kiedyś miałem coś takiego, że mnie strasznie brzuch bolał i się okazało, że gdzieś tam jakaś żółć spływa do brzucha i w związku i na to alergicznie mój organizm ten reaguje, tak. Ale tak normalnie to jestem w ogóle najbardziej na salicylamy ten alergent. Nie tylko. W ogóle nie powinienem tego czosnku, imbiru jeść, wszystkie rzeczy. Tak, ale ja i tak to jem, no i dlatego często psikam i tak dalej. Natomiast takie wszystkie babcine sposoby chorobę, to jest właśnie salicylany. No i przede wszystkim aspiryna, no nie? Myślę, że jakbym aspirynę wziął, to po prostu bym umarł. Bardzo możliwe, że mógłbyś mieć jakiś potężny szok. Znaczy potężny szok to mam po lekach, w których jest aspiryna. Okay. I zaraz na jakieś ileś lat ktoś mi daje taki lek w aptece, mimo że 20 razy im mówię, żeby tego nie robili. I wtedy już grzecznie od razu jadę do szpitala. Natomiast myślę, że tak jakbym sobie taką aspirynkę Bayera wciągnął, taką jedną, to myślę, że bym się przekręcił, bo to, co się dzieje przy tych pochodnych, to już mi styka zupełności. To straszne w sumie, bo to można, wiesz, się przekręcić przypadkiem właśnie, bo ktoś ci coś poda i wiesz, no nie zwrócisz uwagi, nie? Ja tak mam z ananasem, że naprawdę? No, że mam tak silną reakcję alergiczną, że zaciska mi po prostu tu tchawice, wiesz, nie przestaje oddychać i tyle, no. Ja uwielbiam ananasa. Ja też bardzo lubię, ale tylko na surowego, wiesz, już na takiego przetworzonego, czy... Przetworzony no, te spuszki, no nie jest drętny, dobry, no wiem, wiem. Też lubię ananasa, no ale od wielu lat nie wiem. Kiedyś nie miałam, wiesz, to mi się też nagle jakby... Ja w ogóle wszystkie alergie, bo ja mam ich miliard, to mi się tak miałaś z czasem... zapalenie z płuc albo skrzeli? Nie. Nie? Nie. Aha, no to widzisz, bo mi lekarz powiedział kiedyś, bo ja nie miałem żadnych alergii i lekarz mnie właśnie zapytał, a miał pan zapalenie skrzydeł, bo płuc, a ja mówię, właśnie nie tak dawno temu miałem. Okej, okay, i od tamtej pory ci się zaczęło? Podobno to jest wyzwalacz bardzo często. No to nie, ja nie miałam, ja w ogóle bardzo rzadko choruję, więc ja tak, moja historia choroby w ogóle jest bardzo taka... mała. Fajnie. I wielu tam nie ma, no, chyba grypę w ogóle też raz w życiu miałam, nie mówiąc o tych wszystkich innych wirusach, których nie miałam. Także odpukać coś tam, nieważne. Ale jak jesteśmy przy chorobach, to ja gdzieś tam wyszukałem, że nie wiem, czy to chcesz o tym rozmawiać, czy nie, że ty masz jakąś taką genetyczną chorobę, że coś tam ci... Nie wiem, czy to jest genetyczne, tak? Ta choroba Meniera. No. Bo to o to ci chodzi, to dziwactwo straszne. No, to znaczy ja nie mam z tym problemu, to jest w ogóle strasznie dziwna rzecz, która tak mi się nagle też w życiu przytrafiła. To było bardzo dziwne, bo ja byłam, wiesz, z dzieckiem sama w domu, Maćka nie było, mój syn był bardzo mały, na tyle mały, że był w takim jeszcze łóżeczku, wiesz, ze szczebelkami, więc on tam nie mógł jeszcze wyjść nawet z tego łóżka i tak w ogóle, wiesz. No ja byłam sama w domu i coś tam robiłam, usiadłam sobie na kanapie i tak mi się w głowie zakręciło, wiesz, jak wstaniesz, siądziesz, tak, że masz taki... czasem jak za szybko wstaniesz, siądziesz. No więc stwierdziłam, że dobra, no chwilę posiedzę, przejdzie mi, nie przyszło. Nie przyszło mi po paru minutach, wiesz, to się zaczęło wydłużać, się położyłam, było gorzej, stałam, było jeszcze gorzej, więc zadzwoniłam po przyjaciółkę, ona przyjechała, to nadal trwa, więc wiesz, minęły jakieś 2 godziny, ona zadzwoniła na pogotowie, mówi, że ja mam od 2 godzin jakiś atak w ogóle helikoptera w głowie, że nie mogę wstać, że zaczęłam wymiotować, w ogóle wiesz, jak się kręci w głowie, to zaczynasz rzygać, nie? No i co z tym zrobić? Ci z pogotowia mi mówią, że oni nie przyjadą po mnie, że ja mam przyjechać do szpitala. I ja mówię, ale ja wiem. Na hulajnodze, tak, ja mówię, ale ja nie mam przyjechać do szpitala. Nie widziała pani, że hulajnogi wszędzie są porozrzucane? Tak, ja mówię, że ja nie hulajnodze. Ja mówię, że ja nie dojadę tak sobie. Dlatego polecamy pani hulajnogę. Proszę nie iść, przyjechać na hulajnodze. Mogłam tak zrobić, w ogóle zjechać po schodach, jak Maciek na hulajnodze, wiesz, się rozpierdzieli. I
wiesz, mówiłem, że ja mam małe dziecko w domu, że moja przyjaciółka mnie nie może do tej nawet taksówki odprowadzić, bo musi ktoś zostać z tym moim dzieckiem w domu. Więc wezwałam jeszcze chłopaków moich z zespołu. Oni mnie zawieźli do tego szpitala, tam przyjaciółka została z dzieckiem. No i zaczęli mi robić badania i tak mnie odsyłali tam jakby z jednego pokoju lekarskiego do drugiego, robili mi jakieś badania. No i wiesz, nic mi nie mówili, nie? I tylko takie, wiesz, wymieniali spojrzenia i coś tam, tacy byli trochę zatroskani i ten, no ja się pytam w końcu, co się zaczął dzieje. Płakać. Tak. I krzyczę, jeden podpalił fotel, wiesz, no w każdym razie. No ja pytam się, co jest grane i tak dalej, no bo nic mi nikt nie mówi. Oni mówią, że no tu im wychodzi w ogóle coś takiego bardzo dziwnego i co mi się, wiesz, ja już myślałam, że mam jakiegoś tętniaka, guza mózgu, coś takiego, no bo no to wiesz, no pierwsze, ja zawsze zresztą przy wszystkim myślę, że ja mam na pewno raka od razu, nie? To jest moja pierwsza myśl, jak mnie coś boli, to jest to na pewno rak. Więc to też była moja pierwsza myśl. No i mówią, że to jest choroba Meniera, więc ja wiesz. Ale no to też w sumie może nieźle, czy że tak od razu jakąś diagnozę postawili, bo... No kazali mi potem przyjść oczywiście jeszcze to sprawdzić, nie? Ale no koniec końców tak, to okazało, że to jest to. Bo moja mama parę razy miewała takie epizody, ale od... bardzo duży dystans czasu był między nimi. Oj, u mnie bardzo ogromny w ogóle się jest pomiędzy atakami. Aha, bo po prostu ona coś błędnik ma. No bo to jest słabszy też błędnikiem. No to nie wiem, może coś takiego ona ma, ale generalnie ona to miała chyba jak była młodą dziewczyną i gdzieś tam miała takie zaburzenie błędnika no właśnie nie tak dawno temu. Muszę właśnie... Wiesz, to może być milion różnych rzeczy, ale to no może, wiadomo, być akurat, no może być akurat to. To jest w ogóle bardzo rzadka przypadłość. No więc dlatego mnie dziwi, że tak wiesz, od razu no, to ta choroba. Tak, no. tak. Ja potem jak zaczęłam czytać o tym, to byłam zdziwiona, ale niedawno byłam też u laryngologa, ponawiałam sobie badania gdzieś w tym kierunku, bo chciałam sprawdzić, na ile ubytek słuchu jest, bo przy tej chorobie postępuje utrata słuchu. Okay. U mnie to jest kwestia jednego ucha, bo ja mam ataki przy jednym uchu. Nie wiem, czy to jest zawsze na jednym uchu, czy czasem to jest na obojgu. Może być pewnie i tak, i tak. Nie wiem, no u mnie to jest na jednym uchu i ja faktycznie, wiesz, ja widzę, że ja trochę gorzej słyszę w porównaniu do tego, jak słyszałam kiedyś. Czasem się muszę 20 razy zapytać, a nie, wiesz co? Ja będę kiedyś tą starą, kurwiającą babą. Ja powiedziałeś. Co ty mówiłeś jeszcze z tym taki moim głosem takim? Za taką tubkę będziesz. Tak, taką trąbką. Trąbka. To będę strasznie wkurwiająca. No, to będę ja. Co ty kurde, za 10 czy 20, 30 lat to w ogóle będzie takie coś tutaj tam... Że aparat jakiś? No tak, ale myślę, wiem, że to będzie... aparatem. Ale myślę, że to będzie tak rozwinięte te tematy, że... No może, no ja miałam, słuchaj, sytuację taką, że mi tam powiedział lekarz, że ja mogę albo dać sobie coś przeciąć, to było już tak dawno temu, że już nie pamiętam dokładnie, ale tam jakiś nerw czy coś, dać sobie to przeciąć i stracić właściwie słuch na tym uchu od razu, albo poczekać i wiesz, czasowo tracić słuch i że mogę głuchnąć, no będąc starszą kobietą, nie? To w ogóle to, jakiś kreteński pomysł, nie, no, że... bo mogłabym to zrobić i stracić te słuchy na tym jednym uchu, ale nie mieć wtedy na 100% ataków. Ale te ataki się mogą wcale nie powtarzać zbyt często i one u mnie faktycznie są tylko wtedy, jeżeli ja się wystawiam na coś, wiesz, na jakieś stroboskopy, na takie rzeczy, które mnie triggerują, nie wiem, kino 3D, kostka na ulicy, nie mogę patrzeć na taką kostkę brukową, bo takie... Czyli swego rodzaju, tak, są też takie obrazy, takie, oj, też nie mogę takie że coś w głąb tak wchodzi, tak. Fraktalne. Nie mogę takich rzeczy, nie mogę takich rzeczy oglądać, tych wszystkich wizuali, wiesz, ja myślę, że jakbym się bawiła w jakieś substancje, które ci powodują wizuale, to również bym po prostu się zamknęła bardzo głęboko w sobie. No, moja głowa mogłaby zwariować w takiej sytuacji. Kurde, coś beznadziejnego, że takie w ogóle rzeczy istnieją. No, ale myślę, że mogłoby być gorzej, nie? Bo zawsze mogłoby to być jedna z tych rzeczy, o których myślałam na początku. Więc jak oni mi powiedzieli, to ja mówię, a dobra, nie, to wolę głuchnąć, niż wiesz, jakby mi tam miało coś pęknąć. O Boże.
Jak teraz ten wasz kanał z mężem się rozwija? Bo ja nawet się rozwodzi. Okej, no to. Bo ja się go zapytałem, mówię, kurde, czy to dobry był pomysł, żeby od nowa tworzyć kanał? Czy, no właśnie, jak ty się na to zapatrujesz? No ja myślę, że to była jedyna możliwa opcja, bo to są zupełnie tematy niezależne od naszych kanałów. Teoretycznie bliższe są to tematy treścią, które ja tworzę. No więc właśnie, nawet może u Maćka niekoniecznie bym to widział. Nie, u Maćka totalnie nie miałoby to sensu. Tak, ale na przykład na twoim kanale bym no to tak, widział. Ale wydaje mi się, że to jest lepsze. To jest takie, wiesz, rozdzielenie jednak czegoś. To jest rzecz, którą my tworzymy 100% wspólnie, bo jednak nasze kanały to są nasze kanały, nie? To my się czasem zapraszamy do siebie. Robicie krosy? Robimy sobie krosy, ale nie współpracujemy, wiesz, w taki ścisły sposób. My współdzielimy naszych współpracowników. Wiesz, mamy jakby wspólną firmę, ale no, nasze kanały są totalnie rozdzielne, nie? Jakby żadne z nas nie ma wpływu na to, co na kanale tej drugiej osoby się dzieje i nie ma nic do gadania w tej kwestii. Czy możemy się z siebie ewentualnie pytać o coś. Więc tak, no, ten kanał to była jedyna możliwość, naszym zdaniem. Wydaje mi się, że to była bardzo dobra decyzja. No. On sobie bardzo fajnie radzi. A ile ma teraz tysięcy? 20 coś? Musiałabym zerknąć. Wiesz co, nie wiem, około 30? Okay. 29? Nie wiem, nie chcę tutaj oszukiwać. Ale wydaje mi się, że gdzieś około 30, no. Bo właśnie to sobie oglądałem i tak się zacząłem nagle zastanawiać, czy... Jak na podcast sam, bo to tak właściwie ma... To miał być podcast, do tego doszedł oczywiście obrazek po to, żeby można to było na YouTubie puszczać i żeby to było bardziej atrakcyjne, bo jednak formy podcastowe z obrazem są bardziej atrakcyjne na YouTubie. Co to do kurwy nędzy znaczy podcast? Ja do dzisiaj nie rozumiem tego słowa. Podobno ja to robię. Tak, co to robię? Może, to są rozmowy, to jest rozmowy. Może nazwać czymś rozmowami? No ale to wiesz, to przyszło, nazwa jest ze Stanów. Conversation jest takie słowo. Są, wiesz, jakieś... Conversation. Broadcasty. No w każdym razie, nie wiem, no to wiesz, kwestia nazwy, możemy to jakkolwiek pewnie nazwać. Czyli trzeba siedzieć i gadać wtedy ten podcast. Ale... Jak ludzie sobie gadają, tak. Mogą mieć główny jakiś temat narzucony, albo niekoniecznie wcale, i sobie gdzieś dyskutować. To jest dokładnie to, co ty robisz. To jest też rzecz, której w Polsce ludzie zaczynają już to rozumieć, ale przez jakiś czas było duże niezrozumienie dla formy podcastowej, bo bardzo dużo ludzi oczekiwało wywiadu, a nie rozmowy. I wiesz, miało zarzut do rozmówców, że to nie jest przeprowadzany wywiad z drugą stroną, nie? Tylko, że dlaczego wy rozmawiacie? Wiesz, ty się też na pewno z tym spotkałeś, że ci pisali, że nie rozmawiasz, nie pytasz swojego rozmówcy, tylko gadasz, nie? Tak, ale dlatego ja chyba nauczyłem ludzi, którzy to oglądają, że to są rozmowy. Ja to podkreślałem. Jak ja pierwszy raz to zrobiłem, to mi ktoś w firmie powiedział, że stary to jest totalnie do dupy, bo słowo wywiad będzie się lepiej klikało. Mhm. No tak. Ja wolę rozmowę. To w ogóle nie jest ten. To w ogóle nie jest wywiad, no. Mhm. Więc zostawiłem to. To było akurat, jestem zadowolony, że... Tak, to jest słuszna decyzja. W ogóle to, że wiesz, robiłeś rozmowy, a nie wywiady, to też jest super, bo wywiadów jest od cholery, nie? No teraz tych rozmów chyba też już jest sama. Z podcastów też jest dużo, natomiast to, wiesz, no, jest bardzo dużo podcastów we współpracy z markami. Ja taki podcast byłam prowadzącą na przykład takiego podcastu. Cholera jasna. Marki, zgłaszajcie się! Marki, zgłaszajcie się. Macie jakieś cukierki z azbestu do reklamowania? Wiesz, że kawę totalnie mógłbyś reklamować. Mógłbyś jakieś wege rzeczy reklamować. Tutaj siedziałbyś sobie i jadł w samochodzie. Nie wiem, czy jesz w samochodzie. Nie, pozwalasz jeść. Nie, mogę wszystko. Ja bym się obwiesił tu wszystkim. Tu bym miał telefon, tu bym jadł chipsy, tu bym po prostu jadł cukierki i je wypluwał, bo nie mogę. Tak, wszystko bym mógł.
maścią bym się jakoś kremował, w trakcie mył włosy sobie ten szamponem. No to słuchajcie, reklamodawcy, tutaj do Winiego uderzajcie. Jakiś dom mediowy musi się zgłosić, muszę. Nie, wiesz co, ja nie robiłam tak jak my mamy swój kanał, osobny swój kanał i po prostu do nas się ewentualnie może zgłosić reklamodawca i chcieć u nas mieć reklamę jakąś w którymś odcinku, jakieś lokowanie, czy odcinek dedykowany. To tylko ja byłam prowadzącą dla kanału, wiesz, zewnętrznego, nie? Dla doświadczonych hedonistów. To był taki zupełnie, wiesz, osobny kanał. Okay. Którego ja go nie zakładałam. Ja tam byłam jedną z prowadzących, nie? I to było pod marką, pod szyldem marki konkretnie. I też tam prowadziłam rozmowy miałam w ogóle bardzo dużo wspólnych gości z tobą, wielu wspólnych rozmówców. Tak? Tak. Więc fajnie mi się oglądało też czasami, jak robiłam research, to sobie gdzieś sprawdzałam twoje rzeczy. A ja też tak robię. Żeby się nie powtarzać gdzieś. A ja też tak robię. Sobie czasami Karola Paciorka obejrzę. Karola też. I właściwie czekaj, nie wiem za bardzo jeszcze kogo. No właśnie, widzisz, mówisz, że tak dużo tych rozmów wcale nie jest. Aha, coś chyba z kanału sportowego oglądałem. Pewnie jakieś hate parki, co? Wiesz co, pewnie tak, albo znaczy, ja myślałem, że tylko oni w ogóle taki program mają, potem się dowiedziałem, że to jest kanał o sporcie w ogóle, ale... No, głównie, ale... Znaczy, ja tego nie zauważyłem na początku w ogóle, znaczy, słabo znam ten kanał, dopiero w ogóle go odkrywam, bo muszę przyznać, że ja jestem w wielu rzeczach opóźniony po prostu i jak już wszyscy o czymś wiedzą, to chyba, że ja o czymś wiem wiele lat wcześniej i to robię, ale wtedy nikomu się to nie podoba, a potem się okazuje, że jak mi się to znudzi, to wtedy wszyscy robi się to robią. Tak. Taki syndrom Tedego trochę, tak? Robiłem to wiele lat temu. Nie podzielam tego zdania. Znaczy, słuchaj, Tede to w ogóle ma jedną rzecz, którą ma mój dożywotni props, to po prostu, że jest pierwszą osobą w tym kraju, która umiała po polsku rapować. Więc za to naprawdę ma u mnie duży szacunek. Natomiast jeśli chodzi o wyprzedzenie trendów, w żaden sposób nie uważam, że on wyprzedzał jakiekolwiek trendy specjalnie. A w Polsce nie? Nie, w żaden sposób. Wie, wiesz, tak, wszystko, co on robił, robiłem ja ileś lat wcześniej, tylko nie byłem znanym wykonawcą i robił zespół Smagalas, żeby było jasne. Okay. Więc autotuny, double temp, no, w double tempach to ja nawet nie pamiętam, czy TD rapował w double tempach, a pewnie gdzieś tam by się coś znalazło, ale wszystkie te zabiegi muzyczne, to już dobra, okej, pieprzyć mnie tam, ja jestem nieważny. A ile ale lat się zajmowałeś muzyką? Wiesz co? Ile lat temu zacząłeś? Ja śmiesznie, bo myśmy zaczęli robić muzykę ze znajomymi, jakie miałem może 20 lat, czyli to jest 20 parę lat temu. Natomiast ja to całkowicie rzuciłem i stwierdziłem, że to nie dla mnie i w ogóle może to nie dla języka polskiego, a może to w ogóle nie dla białych i w ogóle takie różne jakieś kretyństwa. Potem nie mogłem wytrzymać, żeby nie mieć jakiegoś kontaktu z muzyką, więc zacząłem robić bity. I nawet zrobiłem jeden bit dla Tedego. Ale do jakiegoś kawałka, który... Tak, dla Tedunio Klaszcz, do którego był w ogóle teledysk. Okej, okay. I no to mój bit. A potem wstydliwie rozpocząłem znowu rapowanie. Wstydząc się potwornie tego, że to chce mi się dalej robić, ale nie mogłem się powstrzymać i cały czas to robiłem i potem, no i tyle, robię to do dzisiaj, traktując to jako absolutne hobby. No ale sprawia ci to fajnie. No, tak, sprawia mi to gigantyczną przyjemność i mam jakąś wąską, ale grupę fanów mojej muzyki, którzy... A ty masz porządku, ten, tam pod tymi swoimi Żałość, no. Znaczy, wiesz, zależy jak na to patrzysz, no. Powiem ci tak, myśmy kiedyś na przykład nakręcili teledysk dla takiej jakiejś ekipy z Londynu.
To oni coś tam myśmy z nimi robili, oni modelami byli w ogóle naszych ubrań i też mieli jakiś tam zespół i myśmy im zrobili jakieś takie proste wideo i chyba to miało 30 tysięcy. I mówili, ale zajebiście, na dzielnicy ludzie podchodzą, że to wideo, że tak. Ja mówię, kurwa, przy to jakieś fiasko totalne, 30 koła macie, to jest kurwa pieprzone nic. A sęk jest taki, że w Londynie jest, i w ogóle na przykład w takiej Anglii masz na przykład taki, że tak powiem brzydko, taki plankton, że ktoś ma kilkaset wyświetleń albo w ogóle 20 czy ileś. Potem już jak ktoś ma w ogóle jakieś parę tysięcy i coś, to nie jest tak źle. I gdzieś dopiero później masz, że ktoś ma coś powyżej bańki, no nie? Natomiast no, Polacy napierdalają w tego YouTube'a jak jemnięci. No w Polsce, ja nie wiem jak to wygląda w Anglii, ale w Polsce na pewno... Ale w stosunku do świata. YouTube. Tak. Ja wiem, że z twórcami było tak przez długi czas, że byliśmy naprawdę w Polsce, jeżeli chodzi o twórców i chociażby o współpracę właśnie z markami twórców, to było na dużo wyższym poziomie niż w innych państwach europejskich, wiesz, że tego nie wiem. W Polsce było już bardzo, bardzo takich, było już sporo takich youtuberów z taką mocną pozycją, taką rynkową, wiesz, gdzieś w przełożeniu na tych reklamodawców, takich, że można ich było wyceniać już na realne pieniądze. A jak ja jeździłam do mojej mamy, moja mama mieszka we Włoszech, jak jeździliśmy do Włoch, to tam tak naprawdę był jeden kanał znany w tym czasie i to był, i oni wtedy właściwie nic nie zarabiali, oni byli naprawdę znanym kanałem, ich tam, oni gdzieś jakieś współpracę z telewizją robili i okazało się, że oni w ogóle mieszkają gdzieś w takim miasteczku obok mojej mamy i Maciek się z nimi spotkał i był u nich w domu, mówi, kurwa, oni mieszkają w takim małym jakimś domku z rodzicami w ogóle, wiesz, że tak. Pierdolone biedaki. A oni są największym kanałem we Włoszech, wiesz, no w państwie, które jest no, wielkości no, Polski, tak? Słuchaj, no dzięki Bogu nie wszystko u nas jest gównianie wreszcie. A ja byłam zdziwiona, wiesz. No teraz to oczywiście już wygląda nieco inaczej. Natomiast my naprawdę byliśmy mocno do przodu, jeżeli chodzi o rynek youtuberski. No w tej chwili to co się dzieje, to jest takie, że ja się gubię w tym już tak totalnie, nie? No ja mam taki kanał w języku angielskim, gdzie sobie gadam z ludźmi po angielsku i tam na razie chyba są 2 albo 3 filmiki, a teraz będzie wjeżdżał następny i mam rozmowę z niemieckim rapero-komikiem i stand-uperem, się nazywa tak śmiesznie Synek. Okej. I w ogóle nawet ma korzenie polskie, jest czarnoskóry, nie, ale w ogóle, bo to się jakoś zupełnie inaczej pisze i to jego nazwisko, czy ta ksywa, to w ogóle nie ma chyba nic wspólnego z Polską. Jak z nim rozmawiałem, ja nie sprawdzałem tych youtuberów, ale on mówił, że chyba nikt nie ma w ogóle bańki w dzień z youtuberów w tym, w Niemczech. Nie, teraz nie będę mówił, czy on może tego rynku tak super nie zna, ale wydawało mi się, że a to można sprawdzić, nie? No oczywiście, no ale ja tego nie sprawdzałem. Generalnie, słuchaj, niektóre wideo, które ja oglądam na przykład już, nie wiem, muzyczne, to jak oni mają na przykład 10 baniek albo 15, to jakbym idealnie 1:1 zrobił takie coś w Polsce, to bym miał 50. Mogę się po prostu założyć, no. To jest... My naprawdę mamy potworne wyświetlenia, no. To chciałem powiedzieć przez to. No, to wiesz, to też bardzo, bardzo zależy, nie? Od kanału, ale faktycznie. Z tym, że no mówię, mamy też ogrom kanałów, które gdzieś w tej przestrzeni polskiego internetu się rodzą, już istnieją. Jest tego naprawdę bardzo dużo, nie? Teraz to w ogóle te jakby ci youtuberzy tworzą nowych youtuberów, więc za chwilę to będzie już w ogóle taki zalew totalny. No tak, a jeszcze, kurde, a jak to w ogóle... Bo to youtuber, to ja się kiedyś w ogóle broniłem przed tym słowem, bo no... Ja wolę twórca. Twórca internetowy albo twórca na YouTubie niż youtuber, no ale youtuber jest prościej. No tak, tylko że chodzi o to, że to są tak cholernie różne treści,
no wiesz, ci chyba co najwięcej robią pieniędzy, są po prostu dzieci dla dzieci, które robią... I tak i nie, bo dzieci dla dzieci są podpięte pod domy mediowe i oni większość pieniędzy, które zarabiają, oddają dla swojej agencji, więc no, ale na przykład, z tego to oni widzą śmieszne pieniądze. A jakie są, bo ja znam dwa, jest taki ten Frizz z Krakowa, chyba on jest, tak, jest ekipa. Ktoś mi powiedział jakiś coś X, Team X, czy jakieś... Team X, tak, to są dwa główne takie kanały dla dzieciaków i młodzieży. Oni są wszyscy, tak mi się wydawało, że ten Frizz to sam to zrobił, czy ja się on to stworzył, on stworzył sam, tam razem najpierw z jednym kolegą, potem z kolejnym, czy od razu ich była trójka, już teraz... On jest w ogóle jakimś graczem w gry? Nie był? Oni zbierali Pokemony. Aha. Oni chodzili, była taka, kojarzysz, no, aplikacja do zbierania Pokemonów. Tak, bo było tak, że ja poszedłem któregoś dnia na mój spacer wieczorny, a ja potrafię chodzić na przykład o 11 albo 12 w nocy. Okay. I poszedłem do takiego w Szczecinie, jest takie coś Jasne Błonia. To jest taki park, który, ja mówię na to szczeciński Central Park. I ja tam poszedłem i nagle patrzę i... cała masa ludzi. Ja mówię, co jest do cholery? To o tej, jak ja zazwyczaj tam chodzę, to tam zazwyczaj jest, nie wiem, no, ktoś biega, jakiś, wiesz, szalony biegacz, czasami jakaś para sobie siedzi na ławce, ale jest mało tych ludzi. I właśnie wtedy... erotycznym spa wtedy. Erotyczne spa jest bardziej dosłowne niż to, co oni robią na tej ławce, ale niech będzie. Natomiast ja się wtedy dowiedziałem o tych Pokemonach. No, Pokemony mnie też jakby ominęły, w tym sensie, że ja ich nie zbierałam, bo to totalnie nie moja zajawka. Chociaż moi znajomi w moim wieku zbierali Pokemony, więc to chyba nie ma nic wspólnego z metryką. Natomiast no, oni zrobili na tym pierwsze wyświetlenia, na tym budowali swój content pierwszy, a później Frizz się zainspirował tymi braćmi Paul ze Stanów. Okej, nie mam bladego pojęcia, co to jest. To jest dwóch braci, oni teraz na przykład ten jeden z nich bardziej walczy w tych wszystkich freak fightach i naprawdę? Walczy z tymi zawodowcami z UFC i rozpierdziela ich po prostu w drobny mak. Więc po prostu został cholernym teraz został fighterem, tak, ale oni przez długi czas byli najbardziej popularnymi youtuberami na świecie. Oni w ogóle, strasznie dużo kontrowersji było wokół ich kanału, bo oni robili dużo głupich rzeczy u siebie, natomiast oni stworzyli ekipę, to byli pierwsi youtuberzy, którzy mieli taki dom, wiesz, że mieli tam swoich ziomków i też mieli swojego Big Brothera. Mieli tak, i też mieli osobę niskorosłą, więc Frizz, zainspirowany ich sukcesem, zdecydował, że zrobi... Polityczna. Ja jestem tak po prawie polityczna. No, nie no, kurde, no... Karła mieli! Rzeczy po imieniu, tak. Ja miałem karły w teledyskach 10 czy 15 lat temu. To... Mi się wydawało, że karły są played out. To jest tak samo jak z autotunem. Też robiłem no widzisz, to 10 czy 15 lat temu i myślałem, że to jest nudne, a teraz wszyscy to robią. To co robił też ten... To robił Freddie Mercury też na swoich imprezach, prawda? Też miał karły i autotuna? Tak. Autotuna pewnie nie miał. Chyba nie miał. Cher miał autotuna. Cher w ogóle jest tym, mówi się, podaje ją jako prekursorkę autotuna. Tak, no to no, na pewno. To na 100%. W każdym razie oni się tym zainspirowali i zrobili nawet casting właśnie na osobę niskorosłą i w ogóle na to, żeby pozbierać gdzieś tych ludzi do ekipy i zaczął sobie budować taką ekipę, więc on zbudował w jakiś sposób sam, w pewien sposób przez casting. No i to zażarło, no. Natomiast Team X to jest już twór całkowicie sztuczny, zrobiony przez agencję, gdzie po prostu wzięli jakieś osoby, które już się gdzieś, czy to influencerką, czy YouTube'em zajmują i stworzyli z nich przyjaciół. Okej, okay, czyli ten Team X gówno zarabia, a Frizz kosi hajs, tak? Ale Frizz też, to już jest raz, że to jest jakaś spółka, dwa, że no to tam już, wiesz, udziałowcy jacyś wchodzą w grę, więc to też nie jest tak do końca, te wszystkie pieniądze, które zarabiają, prawdopodobnie
prawdopodobnie, no z tego co ja wnioskuję z tych rzeczy, które oni podają do wiadomości jakiejś takiej publicznej, to, że te pieniądze są gdzieś wspólne, a oni mają z tego jakiś procent konkretny, tak zależnie od tego, jak mają umowy podpisywane. Czyli to jest dokładnie tak, jakbyś był w agencji, bo w agencji też jesteś na jakiś procent umówiony, nie? I wtedy agencja za ciebie szuka jakichś deali, zgłasza się do jakichś właśnie reklamodawców, do jakichś firm i tak dalej i umawia ci jakąś współpracę, no ale bierze z tego gruby procent zazwyczaj. No, to są naprawdę, bardzo dużo bierze agencja w takich sytuacjach. No, w momencie, tym bardziej w momencie, jeżeli to są młodzi ludzie jeszcze z małymi zasięgami, bo oni dostają nieprawdopodobny boost zasięgowy. To jest to, co oni dostają w zamian. I oni tam gdzieś po 2 latach, nie wiem, no zwykle to jest pewnie na 2 lata podpisywana umowa, mogą sobie pójść i robić swoje rzeczy. Mając już, wiesz, te liczby realne, które pozwalają im zarabiać, no ale przez ten czas, na jaki mają podpisane umowy, no to agencja zgarnia pieniądze. Myślę, że też dużo ludzi zostaje później w takich agencjach, bo ci ludzie też nie wiedzą często, jak sobie ogarniać rzeczy, wiesz, jak ogarniać deale, bo to jest wbrew pozorom dosyć trudna sprawa, żeby spiąć wszystkie rzeczy naraz, nie? Znaczy, wiesz, trudną sprawą jest... Jak we wszystkim już nawet, jak, że tak powiem, w bardziej poważnych rzeczach, nie wiem, no, jak robienie muzyki, no to fajnie jest robić muzykę albo na przykład, nie wiem, będąc sportowcem, po prostu koncentrować się cały dzień, to już szczególnie w ogóle na tych, a nie, dobra, okej, tam trening od 8 do 10, potem, kurde, będę pisał maile, kto, kurde, da mi buty, no to... No. My niestety mamy tak, że ja i Maciek tutaj mówimy, mamy tak, że przez, wiesz, zdarzało nam się współpracować i z agencją przez jakiś czas, ale to w moim przypadku to było bardzo krótko. Czyli jesteście stare wygi. My jesteśmy stare wygi, no Maciek to szczególnie, on już jest długo, jest 10, za chwilę to będzie 10 lat tam na tym YouTubie, no. Ja troszeczkę krócej. Więc, wiesz, mieliśmy też jakichś menadżerów, którzy dla nas tam coś ogarniali, natomiast nam się zwykle ten rodzaj współpracy nie sprawdzał i jesteśmy od wielu lat w takiej sytuacji, że wszystko robimy sami, czyli zajmujemy się tworzeniem treści sami i naszymi mailami i ogarnianiem deali i dogadywaniem współprac, to czasami jest bardzo obciążające i nie pozwala ci się też dobrze skupić na przykład na tej kreatywnej stronie, no bo jak jesteś zawalony jakimiś mailami i tą taką papierologią, no to nie skupiasz się tak bardzo, wiesz, na tym, żeby tworzyć gdzieś kreatywne treści, nie? I ja to czasem bardziej odczuwam niż Maciek, jeśli chodzi o tą całą właśnie taką papierologię. Natomiast mam wrażenie, że jak ja czegoś nie zrobię sama, to nikt tego tak dobrze nie zrobi jak ja, no niestety. To jest, to oczywiście to jest błędne pewnie, bo musiałabym znaleźć odpowiednią osobę do współpracy, no ale to... A utrzymujesz kontakt z fanami? Tak. Tak? Tak, piszę, odpowiadam na komentarze, rozmawiam z nimi. No, czasem jak mam takie osoby bardzo zaangażowane, że już rozpoznaję te osoby, wiesz, bo od wielu lat gdzieś komentują i tak dalej, to piszę do nich jakieś, w sensie jak piszą do mnie prywatne wiadomości, to im odpowiadam. Bo dla mnie jest bardzo ważne zaangażowanie tych osób. W sensie ja naprawdę to bardzo doceniam, bo no nie byłoby mojego kanału bez tego. Ja mam tylko jednego fana, z którym utrzymuję kontakt. Kogo? Mojego, no teraz bym go nazwał kumpla z Zielonej Góry. Ale poznaliście się w ten sposób, że najpierw robiłeś kanał? Nie, ja robiłem muzykę i on był prawdziwym fanem mojej muzyki, rozkminiał rzeczy, coś napisał mądrego, coś świadczyło o tym, że coś w ogóle z tego rozumie. I kiedyś przyjechał na jakieś wesele do mnie, do tego, znaczy do Szczecina, bo on nie jest, no, z Zielonej Góry jest, i wziął i ten, i się spotkaliśmy, wpadł do mnie do chaty, najebaliśmy się, po czym on zażegał mi cały kibel. Wsadziłem go do taksówki i powiedziałem, żeby wracał na to swoje wesele, ale ten, ale że tak powiem, żadna potworna rzecz, przeżyłem to
bardzo go lubię, pozdro. Wiesz, o kim mówię, ta osoba na pewno wie. No, nie? No natomiast, wiesz co, zastanawiam się, czy artyści w ogóle, i mówiąc o artystach, powiem tu, o youtuberach, czy muzycy, czy no? Tak, twórcy, czy nie pozwolili sobie troszeczkę za bardzo wejść na głowę tym oglądającym? Że wiesz, kiedyś był ten dystans duży, oczywiście on był spowodowany, że nie było tych narzędzi. Pierwszym narzędziem, które takie się pojawiło, był MySpace. I pamiętam, jak ktoś mi o tym opowiedział i mówi, słuchaj, tam Method Man, czy jakiś wtedy tam mój ulubiony twórca, ma swoją taką podstronę na tej stronie i ty tam możesz wejść i ty w ogóle możesz napisać i on to pewnie przeczyta. Ale mówię, jak, ale kto on to przeczyta? On mówi, no Method Man to przeczyta. Czemu Method Man miałby cokolwiek czytać? Przecież on jeździ, nagrywa płyty i gra koncerty. On nie umie czytać, on robi koncerty. No. Nie, no ale chodziło mi o to, wiem, że wiem. W mojej głowie tak. To było takie coś, ale jak? To, bo wcześniej było na przykład coś takiego jak fanpage, nie wiem, kogokolwiek pewnie nawet, tak, no strony Queen. Jakieś, tak. Kiedyś to nawet pisali ludzie do tych fanpage listy normalnie. Były w ogóle te fankluby takie prowadzone jeszcze przez, tak, prowadzone przez jakieś osoby takie z zewnątrz. Albo czasami normalnie przez ludzi związanych z... No tak, to mówię, osoby z zewnątrz, w sensie, że to nie był ktoś z zespołu, czy ta konkretna osoba, nie? Tylko ktoś we współpracy z tym zespołem. I to było pierwszy raz, jak jak takie coś się zdarzyło. Natomiast ja wtedy w to nie uwierzyłem w ogóle, bo prawdopodobnie może i bym coś do kogoś napisał, ale nie przyszło mi do głowy, żeby do kogoś... A nie napisałeś? Nie, nic do nikogo nie napisałem, okay. Bo co miałem napisać? Ja przez całe życie napisałem jeden komentarz pod jakimś wideo, napisałem fajna piosenka i to wszystko. Nic nigdy nie napisałem. Ja też raczej nie komentuję pod filmami na YouTubie. Po prostu fajna piosenka, no to fajna. Jest fajna, widać oczy. To wie, ci się bardzo podoba, jakże już wiesz, cię sprowokowałem do tego, że zrobisz ten jeden komentarz. Pamiętasz, co to była za piosenka? Nie mam bladego pojęcia. I to nie wiem nawet, kiedy to było, czy to 10 czy ile lat temu. Natomiast zastanawiam się, czy jednak twoim zdaniem to trochę nie jest źle, że ludzie, którzy coś tworzą, skrócili ten dystans, bo mi się wydaje, że czasami poprzez to ci fani czy fani twórczości danego twórcy nie wchodzą na głowę za bardzo. Myślę, że to zależy, wiesz, to jest ta wygodna odpowiedź, to zależy, ale ona tak w moim mniemaniu wydaje się być tutaj bardzo na miejscu, bo to zależy od tego właśnie, jak ty sobie pozwalasz na to skracanie tego dystansu i jak wygląda ten twój sposób utrzymywania kontaktu z ludźmi i czy jesteś pewien tego, co robisz, czy się kierujesz tylko tym, co ktoś z zewnątrz od ciebie oczekuje i ktoś, co ci ktoś z zewnątrz narzuca. No bo to jest błędne koło, jeżeli się, wiesz, wpakujesz w coś takiego i zaczniesz pytać w ogóle swoich fanów, czego oni od ciebie by chcieli. Ja to widzę czasami u twórców niektórych, że oni na przykład zamykają jakiś swój jeden kanał i chcą ruszyć z czymś nowym i oni się pytają ludzi, a co według was ja powinienem robić? Wiesz, ja sobie myślę, człowieku, działasz, nie wiem, powiedzmy od 9 lat w przestrzeni internetowej. Zostań kanarem i sprawdzaj bilety. Tak, i ty się pytasz ludzi, co ty masz robić, no to ty powinieneś wiedzieć, co masz robić i ewentualnie zaproponować coś ludziom i zobaczyć, czy to się sprawdzi, czy nie, a nie w drugą stronę, no bo to jest bardzo takie zgubne, bo możesz zacząć robić to, na co najwięcej osób zagłosowało i uznało, że to będzie najpopularniejsza rzecz u ciebie na kanale. Pytanie, czy będziesz z tego czerpać satysfakcję, czy będziesz robić to naprawdę dobrze i czy koniec końców, no to w ogóle będzie żarło i wiesz, czy, bo jak ci to nie zażre, no to będziesz mieć pretensje i do siebie, i do tych ludzi, nie? I będziesz sfrustrowany i zgorzkniały i w ogóle
wszystko na raz. Ty normalnie robisz program, mówisz. Słuchajcie, wszyscy, którzy to oglądali, chciałem wam powiedzieć, jesteście bandą frajerów, źle mi pożyczyli, to jest wasza wina, spierdoliliście... Całe moje życie. Tak, a przynajmniej jego ważną część, zarabianie pieniędzy poprzez robienie czegoś na tym kanale. I w ogóle nie to powinienem robić. Gównianie mi doradziliście. No, teraz tak doradźcie tak. Swoim rodzicom i najbliższym też coś gównianego. Tak, spierdolcie im życie. Spierdoli życie, dokładnie tak. To jest niech przestaną chodzić do pracy wszystkim. Tak, dlatego właśnie sugerowanie się, wiesz, niech sugerowanie się 100% czymś, czego ktoś od ciebie oczekuje, to chyba w ogóle w życiu nie ma większego sensu iść za oczekiwaniami innych ludzi. Tak samo za ocenami innych ludzi, tylko no, robić swoje rzeczy, jak się jest do tego przekonanym, jak się robi fajnie te rzeczy, jak się ma na to pomysł, to jest szansa, że to może zażreć. No, może wcale nie. Ale wiesz, no, niektórzy chcą tego wchodzenia na głowę. No. Są takie osoby w przestrzeni internetowej, które po prostu chcą atencji, wiesz, niczego więcej im nie potrzeba. Są tam tylko dla samej atencji i takie osoby będą robiły absolutnie wszystko. Będą cały czas pytały ludzi, co one mają robić i w ogóle, wiesz, jak one mają zwrócić uwagę tych ludzi, czym przykuć ich uwagę, no bo jest im potrzebna atencja. No. Ale ja się na przykład się pytałem u mnie ludzi, żeby mi po prostu powiedzieli ewentualnie to no, nie, z kim tak, chcą, to nie, żebym to jest ja normalne. Rozmawiał. No. No bo oni piszą mi często o raperów, bo ja na początku lubiłem z tymi raperami, ja czasami... A kogo ci najczęściej wymieniają? No jakiegoś znanego rapera, no ja im mówię na tym... Problem! Wiesz co, problem też bardzo często było zrób ze Skizem, zrób z Oskarem. No to oni to mi odmówili tam 100 milionów lat temu. Jeszcze nawet jak chyba udzielali wywiadów. Natomiast większość już takich, zresztą to już tam, ja o tym ileś razy mówiłem, więc to już nudne, no jakby na pewno będą z jakimiś tam raperami czasami rozmowy, ale finalnie będzie tego raczej mniej a już ta topka, jak to stwierdziła, do niczego im to nie jest potrzebne, więc jakby tego nie będzie, ale ja na przykład właśnie mówię, słuchajcie, już nie piszcie o raperach, bo to już nie ma ten, ale na przykład jak macie kogoś fajnego gdzieś z jakiejś takiej przestrzeni innej, czy nie wiem, czy autora książek, czy jakiegoś, często piszą właśnie o jakichś no, twórcach YouTube'owych, no nie? I często ja w ogóle nie znałem takiego czegoś. Niektóre z tych osób są bardzo fajne i będę chciał. Teraz jestem, oglądam na przykład Romana Fana Polszy. Roman Fan Polszy? Tak. Nie znam. Jest taki koleś, który jest, możemy teraz nie znad nie. To jest jakiś kraj, który już nie istnieje i on jest postradziecki, więc to jest chyba część teraz Rosji, nie wiem czy czegoś takiego. No jest ze wschodu, jest osobą rosyjskojęzyczną. Jest takim miłym, pozytywnym kolesiem, opowiada, on mieszka w Warszawie i opowiada o różnych takich rzeczach właśnie związanych z jego życiem tutaj, albo na przykład z życiem ludzi ze wschodu w Polsce. On też rozmowy z nimi robi, o stereotypach różnych, o tym jak on widział pewne rzeczy, jak się okazują. Fajne to jest takie miłe, pozytywne i na przykład chciałbym z chęcią z nim pogadać. Nawet napisałem, ostatnio już się nauczyłem, że pisanie na Instagramie. Pisałem, ale nic nie odpisał. Może kiedyś odpiszę, a może nie odpiszę, może na przykład nie lubi, może zna mój kanał, go nie lubi, a może go nie zna, może dostaje bardzo dużo wiadomości. I to jest popularny kanał? Nie, jakiś taki wiesz, coś tam 100 tysięcy czy ten, okay. Więc nie jest to jakiś ten największy, że wow, żadne pod względem tym, ale już nie to, że tam wiesz, że... Może nie widzi w ogóle tej wiadomości, wiesz, ja czasami, tak? No ja tak mam czasem, że mi po prostu gdzieś zrzuca wiadomości
i one po prostu gdzieś przepadają. No ale jest właśnie też, czekaj, Irańczyk czy Irakijczyk, chyba Irańczyk. Irańczyk, który też mieszka w Polsce i też opisuje różne tutaj rzeczy i robi to po polsku, mówi dobrze po polsku. Też ciekawa rzecz. A czasami takie przejazdy mam przez jakiegoś, nie wiem, jakiegoś awanturnika albo coś. A na przykład oglądasz, lubisz jakiś, ja mówię na to, niskoenergetyczny content? A co to znaczy niskoenergetyczny content? To znaczy pierdolone barachło, jakieś ohydne, wstrętny szajs, czyli na przykład co jest niskoenergetycznym contentem? Wszystkie freak fighty to jest niskoenergetyczny content. No to oglądam Fame MMA. Tak? Tak. A jak siebie obrzucają małpy kałem. Tego nie lubię. Ja obejrzałem raz jedną taką galę i myślałem sobie. Konferencję, bo lubię konferencję. Tak. Za tym nie przypadam, ale lubię. Ale ja się to biją. Obejrzałem raz od początku do końca. No to ja też widziałam parę razy nawet. Ja raz, ale tak później powiem ci, miałem, że tak powiem, wielkie pytania do w ogóle mojej osoby, kim ja jestem. Nie, ja zawsze sobie tłumaczę, że to jest w celach badawczych. Takich socjologiczno-poznawczych, że to robię, że jestem wtedy badaczem. Takim. Nie, ja wiedziałem, że jakaś mała kurewka we mnie, która ciągle tam żyje, domagała się tego i siedziała zadowolona. Nakarmi mnie. Robiła. Tak mogło być. Tak było. Mogło być. Tak więc było. Tak, no oglądam jak się biją ludzie, ale przy zatrzęsieniu teraz tych gal i tego, co się teraz dzieje, tego jakiegoś, wiesz, słowika na gali, co uważam w ogóle za szczyt dna już jakiegokolwiek, że zapraszają, wiesz, typa, który trząsł Polską i zabijał ludzi i w ogóle, wiesz, robił super złe rzeczy, najgorsze możliwe, że zapraszają go jako włodarza i jako twarz jakiejś gali, no to jest... Co? No nie, no kurde, nie powinno się, wiesz, takich ludzi gdzieś udostępniać w przestrzeni publicznej. Oni powinni zostać skazani na wieczne zapomnienie. Ale generalnie... Gdzie pamięć o tym, co robili, ale nie, wiesz, wyciąganie ich teraz to i bardzo, stawianie na swój sposób można bardzo łatwo różne rzeczy tutaj poobracać. Bo ja widziałem tą wypowiedź dziennikarza z kanału sportowego i jakby ciężko się nie zgodzić z jego, że tak powiem, prostym jak drut rozumowaniem. No. To jest, ja miałam bardzo podobne wnioski po tym, jak to zobaczyłam. Natomiast ja sobie zadałem pytanie, no dobra, Vini, ale co z Gangsta Rapem? A co z tym, z filmami gangsterskimi? Mhm. Lubisz oglądać takie rzeczy? A to jest co innego. No, Gangsta Rap to już nie jest tak do końca co innego. Niby nie. Niby nie do końca. Ale jednak mimo wszystko minimalnie inaczej. No słuchaj, zależy. Gdzie w jakim wydaniu niektóre z tych, to nie wszyscy gangsta raperzy, to tylko pozerzy, niektórzy z nich to prawdziwi skurwysyni. Ale mówisz w ogóle tak o świecie, nie tylko mówisz o naszym poletku tutaj. O świecie mówię, no tak, przecież ten... Trzeba kraść ich muzykę wtedy, wiesz, żartuję, ale wiesz... Ale też się nie da już ukraść muzyki. Wiem. Nie ma, nawet się muzyki nie da ukraść, no. Takie czasy to już nie nastały. Jest za darmo, tak naprawdę. Ile 20 zł kosztuje Spotify, czy...? Wiesz co, nie wiem, bo ja mam jakiś premium i dla rodziny, ale nie pamiętam. Ja tak, jak jakiejś takiej opcji, wiesz, wypaśniejszej, bo wziąłem, że dla całej rodziny, bo mój syn strasznie dużo słucha Spotify'a. Tak? Tak, on w ogóle cały czas ze słuchawkami na uszach. O, a jakiej muzyki on słucha? O kurde, on słucha w ogóle takiej totalnie popierdzielonej muzyki z FNAF-a, z takich z gier. FNAF to jest gra, taka horror gra. I on słucha takiej bardzo dziwnej muzyki. Ona jest taka trochę horrorowa, trochę taka, wiesz, trochę jest tam muzyki gitarowej, trochę jest tam rapu. Ona jest taka creepy, trochę teatralna. Strasznie dziwna muzyka to jest.
nie umiem ci kompletnie zahaczyć tego o cokolwiek. Nie, bo jesteś dziwną, artystyczną rodziną, to co on ma ten, nie może tam sobie normalnie posłuchać tego Freeza, tylko musi... A on w ogóle się ekipą nie interesuje kompletnie. Tak? Nie. Ale tak w ogóle, tak zero. To jest poza jego jakąś strefą zainteresowań. Tak? Tak. Gardzi nimi na pokaz? Myślę, że nie. W ogóle nie ma takich odruchów, że gardzi na pokaz. Wiesz, on też sam jest twórcą YouTube'owym. Więc... Tak? On też jest... No ma kanał, tak. On ma kanał, swój ty Monster. YouTube'owa rodzina się znalazła. I gotują. Oni zresztą teraz nagrywają odcinek. Gotują tam coś. Tak? Bo on z Maćkiem gotuje u siebie na kanale. Oczywiście robi tam inne rzeczy, ale to jest jeden z takich rzeczy, które robią razem na tym kanale, gotują, bo jeden i drugi nie umiał gotować, więc zaczęli po prostu robić... Się uczyć gotować. Tak, uczyć się gotować. To jest super fajne, ja wtedy nie muszę nic robić i uciekam sobie. Ja się teraz też uczę gotować azjatycką kuchnię. Próbuję się nauczyć. Ale umiesz w ogóle gotować? Wiesz co, powiem ci tak, w miarę gdzieś przez makarony, że tak powiem, przeleciałem, natomiast ktoś ostatnio mi uświadomił, no dobra, ale sam makaron robisz samemu, a ja, nie. Ale że ten makaron, że... Tak, on mówi, no, ty wieśniaku, to nic nie wiesz o makaronach, znaczy, ja nie powiedział te, tak, ja ale... Ja lubię te kupne makarony. Ja Barilla to jest dla mnie taka półka... Najniższa przyzwoita. W ogóle w Szczecinie nie bardzo chyba dostajesz lepsze makarony niż Barilla. W Polsce w ogóle jest tak raczej ciężko. No nie, no w Warszawie makarony. Dostaniesz wszystko. Tak? A to już bardziej te kuchnie świata, czy jakieś takie lepsze te delikatesy. No, w takim pierwszym lepszym w Szczecinie nie ma na przykład delikatesów włoskich. Były. Nie, to tutaj jest były. Trochę tych sklepów. Jest, no. Od cholery. Wczoraj byłem nawet kupiłem sobie jakieś tam wino jedno włoskie, a... I w końcu nie wiem czemu jakiegoś makaronu nie kupimy. A dlatego chyba, że sam właśnie. Umiesz robić. Że nie, no dlatego nie umiem właśnie. Nie nauczyłeś się, myślałem, że się nauczyłeś. Nie, ale rozumiem pewne proste prawidła, jak już mam ten makaron i popatrzę po lodówce i wiem jak to podobierać i potrafię też pofreestylować przy tym. No nie, na przykład ostatnio kolega zrobił mule i zostało po nich wino po mulach. I ja wziąłem to wino po tych mulach i zrobiłem zajebisty makaron. Okay. I nie był to żaden przepis, więc to tak czaja. Teraz próbuję tak zrozumieć podstawowe zasady azjatyckiej kuchni. Ale której kuchni azjatyckiej? Tak, to wiadomo. Tak, no wiesz co, no bazy takie sojowe, trochę sosy rybne i tego typu rzeczy to się... Ale że bardziej w jakieś tam udony i rameny, czy raczej... Nie, bardziej w... Ja na to mówię gulasz azjatycki. No chodzi o to, żeby tak wziąć jakieś krewetki ewentualnie i po prostu i trochę warzyw. Może nie być krewetek, może być kupa warzyw i ten. Do tego ryże albo jakiś makaron taki też azjatycki, no nie? Właściwie mam paczkę, jeszcze nie robiłem tego makaronu, ale z ryżem już coś tam pi razy zaczynam czaić, co się z nim robi, no. Ja oglądałam twojego vloga, jak byłeś w Warszawie i widziałam, że byłeś u mojej przyjaciółki w ramence, w Vegan Ramen Shop. No. Smakowało ci? Tak, no nie byłoby tego. Byłem w jednym takim miejscu, gdzie na przykład nagrałem jedzenie i na początku myślałem, tak pirazy, bo ktoś mi polecił. Ja tak założyłem, że będzie to spoko. No nie, i zjadłem to całe jedzenie. Mówię, nie, no to nie jest nic, co ja komukolwiek pokażę, bo to jest po prostu tak totalnie średnie. A, ty nie pokazujesz tych takich rzeczy, które, że nie bardzo? Nie, jeżeli coś pokazuję, to znaczy, że to jest fajne, no albo, że mi ktoś zapłacił kupę pieniędzy, wtedy nieważne, azbest, wtedy wszystko. Azbest. Tak, ale jak nie zapłacił, to ten. To nie ma sensu. Nie. No. Nie, no jedzenie to... Trzeba mieć zasady w życiu, to jest najważniejsze. Staram się. Nie trzeba ich zawsze przestrzegać, ale chociaż je mieć. To zależy, ile płacą za ten azbest po prostu. Na razie, jeśli chodzi o jedzenie, to polecałem tylko dobre jedzenie. No to słuszna koncepcja jest, wydaje mi się, że się syfu nie poleca, chyba że robisz w ogóle jakieś takie sprawdzanie knajp, no to wtedy, wiesz, możesz trafić różnie, nie? Tak, ale wiesz co, to musiałby mnie ktoś w
wkurwić, żebym chciał mu robić ten. Tak, bo jeżeli ktoś robi coś, powiedzmy tam średnio czy jakoś i to jest ten, to, i to jest słabe albo średnie, po prostu o tym nie wspomnę i tyle. A jedyny negatywny komentarz, który ostatnio zrobiłem, to byłem w apartamentach. Tak, to widziałam na tym blogu, no. To tak po prostu pocieli, to we wszystkie, nawet nie opowiedziałem jeszcze połowy rzeczy, co oni tam nie wyprawiali. Po prostu wszystko, co ta firma reprezentowała, to było po prostu na plucie na klienta, na każdym jednym poziomie, do nieodbierania telefonu, albo na przykład odebrania, powiedzenia, że wszystko się załatwi, niech pan się o nic nie martwi. Był taki jeden moment na drugi dzień. Ja tak mówię, o, tak się zdenerwowałem, dobrze, może późno już tego, może to są jednak fajni ludzie. I jakaś pani odebrała, była miła. Tak, ja w 2 godziny do pana odzwonię. Nikt nie odzwonił, kurde, wszystko mieli gdzieś, no nie? A po tym twoim vlogu nikt się nie odzywał potem? Nie. No to super słabo, faktycznie. Myślałam, że właśnie po tym, jak to nagrasz, to że ktoś im to tam gdzieś, wiesz, nie, w ogóle nikt nie napisał od nich maila. Zresztą, wiesz, ja bym się nie zdziwił już po takim, że tak powiem, ich podejściu do sprawy okropnym, że oni by, nie wiem, jeszcze pretensje jakąś mieli, tak? Bo gdyby byli ludźmi, którzy mają coś w głowie, to by zadzwonili i powiedzieli, proszę pana, bardzo przepraszamy, proponujemy panu, nie wiem, w innym miejscu tydzień pobytu za darmo, proszę sprawdzić nasz standard tu i tu, będziemy się starali go podwyższyć, dziękujemy panu za to, że pan zwrócił uwagę. W końcu ja nie obrażałem ich matek, ani nie używałem inwektyw. To prawda, byłeś bardzo uprzejmy. Tak mi się wydaje, po prostu powiedziałem prosto, że jest to okropna rzecz. Jak chcecie, to sobie sprawdźcie bloga z Warszawy i tam będziecie mieli adres firmy, w której nie korzystać z apartamentów. No, no ja to trochę rozumiem. Ja mam dużego pecha na takie, wiesz, nacinanie się na różnego typu i rodzaju usługi. Jeżeli gdziekolwiek piszę jakąś swoją opinię, to potem do mnie dzwonią i na przykład próbują to weryfikować i namawiać mnie do zmiany, wiesz, tak, w taki nieuprzejmy sposób czasami, wiesz, taki, że to muszę zrobić, bo na przykład psuję im ocenę. Zdarzyły mi się takie sytuacje. Naprawdę? Tak. Że ja bym to nagrywał, bo, a nie chcesz ja takiego czegoś nagłaśniać? Wiesz co, chyba nie, bo i tak ja się czuję skrępowana, potem sobie myślę, kurde, mogłabym może nie wystawić się oceny, ale potem sobie myślę, ja sama sprawdzam przecież oceny jeżdżąc gdziekolwiek, więc taka ocena jest przydatna dla mnie, że to nie są same, wiesz, wychwalanie, czy ktoś sobie tam sam nie wypisuje jakiś pochwał, tylko no pisze jak jest naprawdę, no. Więc też nie pisałam żadnych wymysłów. Ale ja uważam, że nie, że właśnie takie rzeczy się powinno piętnować i powinno się absolutnie o tym pisać i tak, i w ogóle albo ci ludzie powinni iść po rozum do głowy i zmieniać swoje nastawienie, albo powinni, nie wiem, po prostu nigdy więcej tego nie robić i nikt nie powinien im dać nic zarobić. No pewnie tak. Ja w ogóle z takich przygód to mogłabym osobny content na YouTubie zrobić pewnie, bo ja mam wybitnego szczęście bądź pecha, zależy jak spojrzeć na to. A to jest dobre. A jest kanał, że ktoś jeździ po Polsce i na przykład omawia apartamenty wszystkie, albo nie wiem, i jedzie bezlitośnie ich podłość i złodziejstwo? Nie przypominam sobie, żeby coś takiego było. Wiesz, co jest na przykład w apartamentach, bo ja trochę jeżdżę, najczęściej niestety do Warszawy, to znaczy niestety, w sensie, że chciałbym jeszcze po paru innych miejscach pojeździć, ale na przykład to już jest standard, gdzie ci napiszą, że jest parking i nie ma parkingu. Okej. To jest standard, albo jest jeszcze jedna rzecz, to też uczulam wszystkich na to, gdzie piszą, że jest podwójne łóżko, a to nie, że jest duży materac, a to nie jest duży materac, tylko są dwa małe materace, w które ja się zapadam i ja po takim czymś potrafię mnie totalnie boleć plecy. Raz myślałem, że już biodra będę musiał sobie po tym wymieniać i to jest totalnie słaba akcja. I jak jest
duże łóżko, to powinien być jeden wielki materac. Tak, no takie historie z łóżkami, z ilością nawet pokoi, to ja mam non-stop po prostu, wiesz, przy każdym wyjeździe. Jeżeli ja rezerwuję jakiś apartament, to znajomi się śmieją, że na pewno będzie jakiś fuck-up, bo tak? Ja mam po prostu pecha. Ja mam tak z Uberami, mam tak z restauracjami i mam tak właśnie z tymi wszystkimi, wiesz, Airbnb, z listami, w których się zatrzymujemy. No po prostu przyciągam najwyraźniej taką, taką energię, wiesz, która wszystko psuje. To trzeba zacząć z nią walczyć może właśnie, może to jest pomysł na nowy kanał. Może właśnie muszę to obrócić, zrobić z tego moją moc, że to jest moc spierdolenia trochę takiego. Słuchaj, moją największą rzeczą, która mnie z takiej obsługi po prostu wyprowadziła tak z równowagi, że masakra, to miałem panią lekarz, która była lekarzem w miarę miłym i okej. Okay. Natomiast była to prywatna lekarz, płaciło jej pieniądze za każdym razem i ona za każdym razem się spóźniała, w ogóle już tam przychodząc. Ale miała panią, która recepcjonistkę, jej pracownicę, rozumiem, czy tej mini kliniki, bo to kliniką nazwać to za duża rzecz, to było jakieś mieszkanie i tam może dwóch lekarzy było, czy trzech. Ale miała taką panią, która była po prostu ekstremalnie nieuprzejma, chamska i ona musiała o tym doskonale wiedzieć, bo ona była, ja nie wiem, ja ze dwa lata tam chodziłem i kiedyś, ponieważ ja nie rozumiem, dlaczego jeszcze płacąc pieniądze miałbym czekać w ogóle na lekarza i rozumiem, no dobra, 15 minut, bo tam ktoś dłużej ten, no to nie jestem walnięty, no ale wiesz, oni uważają, że ponieważ oni ci tam, nie wiem, pomagają polepszyć życie czy coś, to w ogóle powinno się im kłaniać w pas i tak dalej, no to ja kiedyś wiedząc, że to tak się długo czeka, to zadzwoniłem tam i powiedziałem tak: ja bym chciał się umówić jako pierwszy, bo po prostu ja nie lubię czekać i czy może mnie pani wpisać jako pierwszego? Ona mówi: tak, ale wie pan, to dopiero takie coś to jest dopiero za miesiąc czy za półtora. Ja mówię, a to nie ma problemu, bo to ja idę tam na taką diagnostykę tego i może być właśnie za półtora miesiąca, tylko proszę mnie umówić jako pierwszego, żebym ja później nie słuchał, że ktoś tam długo, że coś. No i ja przychodzę. Ta ohydna osoba, teraz tak będę o niej mówił, pani lekarz, uważam ją też za ohydną osobę, która nie szanuje ludzi, wzięła i spóźniła się jak zwykle, bo ona się w ogóle zawsze spóźniała. No i ja wstaję i wchodzę, ale wstaje para takich starszych ludzi jeszcze i też wchodzi, a ona w ogóle jeszcze bierze trzecią osobę i ją wciąga do tego. I ci ludzie mówią: ale myśmy byli pierwsi. Ja mówię: zaraz, ja byłem pierwszy. A ona już pobiegła tam z kimś, kogo sobie wybrała do tego swojego gabinetu. I ja mówię do tej pani, co tu umawiała: przepraszam, ale to tak w ogóle, to pani mnie pierwszą, jako pierwszą miała umówić. A ona do mnie mówi tak: no i co z tego? Nic z tego, to z tego, że nigdy więcej do was nie przyjdę. Bardzo żałuję, że jej nie zwyzywałem, nie oplułem i nie rzuciłem jej czymś w twarz, nie raniąc, tylko pokazując jej absolutnym brak szacunku. Nie, myślę, że oplucie i rzucenie na przykład jakimś kwiatkiem albo rozwalenie czegoś byłoby ustępkowo. No dzisiaj to wiesz, to ktoś ci może podać w ogóle, że to targnięcie się na życie, no, ale to były wtedy czasy, kiedy można było pluć legalnie. No i całe podsumowanie było takie, że wszedłem i zadałem sobie trud, żeby na ten znany lekarz opisać tą całą sytuację. I opisałem ją dokładnie ze wszystkimi szczegółami. Oni mi napisali na to, że to nie jest opinia o samym lekarzu, więc my tego nie dodamy. A ta lekarz dokładnie wiedziała, jak to wszystko działa i jak ona traktuje tych ludzi. Nie? Tak? I nie dodał tego portal? Nie. Nie. Kiedyś byłem, ale to już były w ogóle dawne czasy, świadkiem gdzieś, Boże, sobie endokrynolog, tak? Sprawdzałem sobie hormony i takie rzeczy. I była taka na przykład lekarz, która wychodziła, tam dużo starszych kobiet było.
i ona jej wyzywała. Ona jej wyzywała, ona wyszła, co jest debilki, tutaj czekaj, no i ja stawałem, mówię, ja pierdolę, co się dzieje, no nie? A one były prawdopodobnie osobami, które wręcz walczyły o swoje życie, bo tam były naprawdę bardzo podobne, takie, no już ekstremalne przypadki różnych chorób. One to wszystko znosiły, no nie? Ja na szczęście nie musiałem, bo się okazało, że te hormony jest tam w miarę wszystko dobrze i po prostu nikt więcej tam nie poszedł, no nie? No natomiast lekarzom czasami potrafi się odklejać. No ja miałam różne takie sytuacje. Najczęściej to ja się jednak spotykam przy oddawaniu krwi z jakimiś uwagami. Coraz rzadziej na szczęście, ale miałam raz taką sytuację, że po prostu jesteś byłam tak... honorowym dawcą? Nie, ale... przy pobieraniu krwi, wiesz, okay. Jak robię sobie badania jakieś, bo robię zawsze raz w roku jakieś takie badania, wiesz, całokształt, tak, wam też tutaj polecam badania, badajcie się raz w roku przynajmniej, więc robię coś takiego i robiłam, a wtedy chyba akurat to nie były badania, tylko robiłam szczepionkę i babka mi powiedziała, że ona mi nie poda szczepionki w tatuaż i ja jej mówię, ale dlaczego nie? Ona mówi, że nie, no bo jak ona mi poda w ten tatuaż, no to ten tusz, on mi wniknie zmiesza się z tą szczepionką, zaczyna jakieś bzdury w ogóle gadać. Ja jej mówię, że to nie jest tak, zaczyna mi tak spokojnie tłumaczyć i ona mi mówi, że no dobrze, to ona się pójdzie tam zapytać, co ona ma z tym zrobić. Wróciła i mówi, że ona ma zrobić tę szczepionkę, w sensie tak jej kazali tam z zewnątrz. No i coś tam mruczała pod nosem i ja do niej mówię, no dobrze, ja mówię, ale bo ona się mnie jeszcze pyta, czy może mi w udo podać szczepionkę. Ja mówię, że ja też tutaj mam w tym miejscu tatuaż, w który ona by chciała. No i ona... To w czoło pani podam! Tak. I ona tam coś pod nosem sobie mruczy i ja do niej mówię, a co robicie w przypadku, kiedy przychodzi do was pacjent cały wytatuowany? Kiedy przychodzi do was popek. Tak, na przykład. Co robicie w tym przypadku? I ona mówi, ale co to znaczy cały wytatuowany? Ja mówię, no cały, ja mówię, jest mnóstwo osób, którzy mają wszędzie tatuaże po prostu, gdzie pani sobie nie pomyśli, tam jest tatuaż. I ona do mnie tak to wtedy w oko, robić. Nie, to jest popek! Popatrzyła mi w twarz i mówi, na szczęście tacy ludzie tutaj do nas nie przychodzą. Ja mówię, tacy, to znaczy jacy. Hołota! Tak. Hołota do nas nie chodzi. Właśnie zapłaciłam w cholerę hajsu za usługę, w której jeszcze zostałam nazwana taką osobą. Nie wiem, co to znaczy. Najprawdopodobniej musiało to być strasznie obelżywe, skoro jestem taką osobą. No więc poszłam poskarżyć trochę na tą panią, natomiast się tak trzęsłam, byłam tak zdenerwowana, tak wiesz, tak w środku, że bałam się, że jak zacznę mówić tej babce tam na tej recepcji tak wszystko dokładnie, to się rozbeczę, bo ja reaguję płaczem w sytuacji nerwowej bardzo często. Okej. Okay. Więc powiedziałam tak piąte przez dziesiąte po prostu. No. No i dobrze, proszę Państwa, to była Ola, to był Wini. To były rozmowy o chorobach i badaniach. Myśmy naprawdę dzisiaj sobie rozmawiali. Nie, myślę, że wielu tematów ważnych nie poruszyłem, którymi się zajmujesz i tak dalej, bo o paru jeszcze nawet wiem, ale jakoś nie wyszło, ale nie wiem, fajnie się z tobą rozmawia. Z tobą również, bardzo się cieszę, że w końcu mi się udało tutaj gościć. Dziękuję ślicznie. Dziękuję bardzo. Eso.